Szanowni Państwo, jeszcze raz bardzo serdecznie witam. Cieszę się, że wiele osób przyszło, bo to znaczy, że dotknęliśmy bardzo trudnego tematu w naszym mieście. Ja sobie przypominam 3 lata temu i 2 lata temu, kiedy rozmawialiśmy na temat edukacji, na temat systemu edukacji, na temat szkół po likwidacji gimnazjów. No, były te 3 spotkania, ale Szanowni Państwo, była pustkarstwa, która chciała rozmawiać o tym, co się będzie działo. A to jest tak naprawdę pokłosie tych decyzji, które zostały w jakiś sposób podjęte. Szanowni Państwo, powiem, te informacje, na których oparłam się, proponując takie inne rozwiązania, zostały oparte o demografię, jaką mamy na najbliższe lata w Cieszynie, 2018-2024 rok. O analizę ilości, rodzaju, wielkości i wyposażenia posiadanej bazy, głównie tutaj w centrum miasta, ale oczywiście nie wykluczamy analizy całości. W tej chwili w centrum miasta mamy 3 szkoły podstawowe. Prowadzenie klasy profilu sportowego, to dla Państwa jest bardzo ważne. Ta informacja, którą Państwo zobaczycie za chwilę, nie jest pozytywna, akurat dla szkoły podstawowej nr 4. Organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym średnicowych, środki finansowe przeznaczone na szkoły podstawowe. Jak Państwo widzicie, kolejność nie jest taka, że dla mnie jest najważniejszy koszt. Patrzyliśmy na to, co nas będzie czekać. Optymalizacja ilości oddziałów do ilości posiadanej bazy i uczniów. Możliwe rozwiązania organizacyjne. Zainteresowanie ze strony Starostwa Powiatowego w Cieszynie przejęciem budynku na potrzeby funkcjonowania drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika. Szanowni Państwo, tutaj muszę podkreślić, że część z Waszych dzieci też będzie się uczyła w tym liceum. Analiza kosztowa oczywiście. Demografia miasta. Jak Państwo widzicie, ilość dzieci w szkołach podstawowych, publicznych i prywatnych. Pamiętajmy, że mamy jeszcze 203 szkoły publiczne. Mamy 7 szkół publicznych i 3 szkoły prywatne. Jak Państwo widzicie, te ilości, inaczej jest to wyraźnie powiedziane, pokazane, spada nam cały czas ilość dzieci. I tu są już roczniki, które mamy po naszym 500+, jak widzimy, nawet w ubiegłym roku urodziło się w Cieszynie o 20 dzieci mniej, co oznacza, że to jest jedna klasa mniej. Szanowni Państwo, pozwolicie Państwo, że dokończę. Wniosek. Demografia jest stabilna, ale maleje. Przy tej samej ilości szkół będziemy mieli coraz mniejsze klasy. Chyba że podejmiemy jakiś krok. Około, jeszcze co jest ważne, około 80% dzieci w danym roku odchodzi, jest u nas w szkołach, 20% to są szkoły prywatne. Porównanie właśnie 3 będących w samym centrum miasta szkół podstawowych. Szkoły podstawowe numer 1, szkoły podstawowe numer 4 i szkoły podstawowe numer 5. Szanowni Państwo, te informacje są zawarte w oficjalnym arkuszu, który zostaje do kuratora przekazany co roku. Także możecie sobie Państwo porównać, jak te klasy, jak ta baza wygląda. Liczba pracowni specjalistycznych. Szkoła podstawowa numer 1, szkoła podstawowa numer 4, 2, szkoła podstawowa numer 5. Liczba pracowni komputerowych. Liczba sal gimnastycznych. Liczba boisk. Liczba basenów. Pozostałe izby lekcyjne to są te izby lekcyjne, które są w szkołach, z wykluczeniem klas, które są na pracowniach specjalistycznych i czy komputerowych. Całkowita powierzchnia danych szkół
uczniom działa, na której te szkoły się znajdują. Klasy sportowe. Jakie są założenia? Aby tworzyć klasy sportowe, przepisy wymagają, by w danym roczniku, w danej szkole były 2 oddziały, a w szkole integracyjnej 3 oddziały. To oznacza, że na każdym stopniu nauczania od 4 do 8 klasy musicie mieć Państwo 2 oddziały, żeby móc utworzyć ciąg klasy sportowej. Jednociągowa szkoła lub szkoła, w której nie ma w każdym roczniku 2 oddziałów, uniemożliwia regularne tworzenie klas sportowych i tym samym osiągniecie właściwego kierunku stabilizacji dla dzieci i uczniów decyzji dotyczącej wyboru klasy sportowej przez uczniów. I rozszerza się możliwość współpracy z klubami, stowarzyszeniami sportowymi, jeśli są to klasy sportowe. Organizacja zajęć pozalecyjnych, w tym średnicowych, we wszystkich analizowanych szkołach zajęcia tego typu są prowadzone, oczywiście ze sporego powodzenia. Każda ze szkół posiada wykwalifikowany personel i odpowiednie zadania. Plany wydatków. Szanowni Państwo, wiecie, że zostawiamy z Państwa, z Warszawy, z Ministerstwa pieniądze, które są przeznaczone na nasze, na naukę naszych dzieci. Natomiast to jest niewystarczający procent, który dostajemy. 40% do władz miasta. 32 miliony to jest w tym roku koszt tego, co wydamy na nasze szkoły podstawowe. 40% z tych wydatków musi pochodzić z budżetu miasta. I Szanowni Państwo, co jest niezwykle ważne, wszystkie wydatki inwestycyjne, czyli budowa, rozbudowa szkoły, remont szkoły, wszystkie wydatki inwestycyjne są wykluczone z tej subwencji, więc miasto musi pokrywać je w całości ze swoich środków. Optymalizacja ilości oddziałów, na co też patrzyliśmy. Szanowni Państwo, no niestety demografia jest taka, że już w 2024 roku, w 2025 w szkole podstawowej numer 4 będzie zgodnie z tym, jak mamy wyznaczony tutaj obszar, z którego dzieci będą do szkoły, będzie powodowało, że mamy tylko 8 klas. Czyli na każdym poziomie mamy tylko jak przypominam, Szanowni Państwo, klasa to jest 20, nie więcej niż 25 osób. Co to powoduje? Już od tego momentu, kiedy mamy 11 klas, nie ma ciągłości klas sportowych, a przy 8 klasach, czyli przy każdym, każda klasa tylko jedna w danym roczniku, to jest niestety wykluczające do tego, żeby tworzyć tutaj klasy sportowe. Pozostałe, jeszcze jeśli mogę prosić, panie burmistrzu, pozostałe informacje. Obecny rok, który kończymy, w SP1 mamy 4 klasy gimnazjum, które nam znikają. Znikają dlatego, że zmienia się, jest koniec reformy i zostaje nam tylko 8 klas w szkołach podstawowych. Ilość sal lekcyjnych jest to 39. W szkole podstawowej numer 4 mamy w tej chwili 14 oddziałów. Ilość klas lekcyjnych to jest 15. W szkole podstawowej numer 5 odchodzi w tej chwili 5 klas szkoły gimnazjum. Zostaje nam 26 wolnych klas lekcyjnych. I ta liczba się nie zmieni, bo ani w jednej szkole nie będziemy tych klas mieli więcej. Natomiast co jest ważne tutaj? W SP1 zgodnie z tym obszarem, z którego dzieci są posyłane do szkoły, mamy ciągły wzrost przynajmniej o 1 oddział, na samym końcu o 2 oddziały. To samo się dzieje w SP5, natomiast w SP4 jest spadek. Szanowni Państwo, to są dane, które otrzymaliśmy z Wydziału Oświaty, także
z Centrum Usług Wspólnych nie mnie z tym dyskutować. Optymalizacja ilości oddziałów. Sumaryczna ilość oddziałów w klasach SP1, SP4, SP5. To jest od 49, w najniższym w przyszłym roku 43. W kolejnych latach rośnie z powrotem do 48. Natomiast sumaryczna ilość sal to jest 65. Zostaje nam różnica, nadwyżka sal lekcyjnych od 16 do 17, a w porywach jest to nawet 21 klas. Czyli 21 klas nie będzie w ogóle użytkowanych. Możliwe rozwiązania organizacyjne. Rozważane były trzy warianty. Nadal są rozważane, bo nie ma końcowej decyzji. Jak Państwo wiecie, do końcowej decyzji jest co najmniej kilka miesięcy, natomiast do wdrożenia co najmniej półtorej roku z opcją dłuższą, ale to będzie rozważane. Całość SP4 do SP1. Całość SP4 do SP5. Podział SP4 między SP1 a SP5. Tutaj główną rolę w tej opcji podziału odgrywałyby te klasy sportowe. Wiemy, że szkoła podstawowa numer 5 jest szkołą z oddziałami integracyjnymi. Natomiast w szkole podstawowej numer 1 mamy dwie duże sale gimnastyczne, mamy boisko otwarte i oczywiście zostaje nam basen, który Państwo macie. Także ta baza sportowa pozwoliłaby nam na rozwinięcie tych klas sportowych w dobrej szkole SP1. To, o czym nie możemy zapominać. Szanowni Państwo, mamy wielkie dyskusje w mieście. Ile to pomieszczeń, ile to miejsc mamy wolnych, których nie możemy sprzedać, które nas kosztują i tak dalej. Ze strony Starostwa Powiatowego została wyrażona chęć przejęcia budynku SP4 na potrzeby funkcjonowania drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika. Szanowni Państwo, szkoła, która sąsiaduje z Państwa szkołą, bardzo dobra jednostka, do której również część z Państwa dzieci na pewno będzie się starało dostać. Pamiętajcie, że mamy najgorszy rocznik przed sobą i następne 4 lata będą bardzo trudne dla wszystkich szkół średnich. Jeśli chcemy, a mam nadzieję, że wszystkie nasze dzieci, wszyscy my rodzice chcielibyśmy, żeby nasze dzieci uczyły się w dobrych szkołach i zdobyły wykształcenie pozwalające na to, żeby kontynuować naukę na wyższych uczelniach z najwyższej półki, myślę, że każdemu z nas powinno zależeć na tym, żeby ta nauka odbywała się również w godnych warunkach. I tutaj opcje Starostwa Powiatowego są różne, czy to będzie wynajem, czy to będzie sprzedaż, czy nie ma na razie takiej decyzji. Bez takiej informacji ze strony starostwa ja również uważam, że byłoby nieodpowiedzialne myśleć o tym, żeby którąkolwiek szkołę zamknąć i zostawić budynek bez opcji takiej, że będzie to przeznaczone na dalszą edukację w naszym Cieszynie. Analiza kosztowa. Utrzymanie bieżące budynku i stołówki jakieś 350 tysięcy rocznie. Optymalizacja ilości oddziałów, czyli ich zmniejszenie. Koszt kalkulacyjny jednego oddziału to około 110 tysięcy rocznie. Brak inwestycji i dużych kompleksowych remontów SP4. Chwilowe zwiększenie na pewno odprawy, jak Państwo wiecie, w związku z likwidacją szkoły miasto musi wypłacić nauczycielom 9-miesięczną pensję. Koszty przeprowadzki, koszty rozdysponowania wyposażenia, koszty dostosowania oczywiście tych pomieszczeń do potrzeb szkoły, liceum. No i oczywiście prowadzenie dalszych prac analitycznych nad optymalizacją sieci placówek oświatowych w mieście. Szanowni Państwo, jeszcze raz chciałam podkreślić, w tym roku miasto Cieszyn będzie miało 11
oddziałów szkolnych mniej, 11 klas mniej. To oznacza, że 28 etatów nauczycieli w tym mieście zostanie zlikwidowanych. To jest ten problem, przed którym my wszyscy stoimy. To nie jest problem ani szkoły podstawowej numer 4, ani wszystkich pozostałych szkół podstawowych, które mamy w mieście. To jest problem nas wszystkich, nas mieszkańców. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Szanowna Pani Burmistrz, myślę, że na dzisiejszym zebraniu wyrażę nie tylko zdanie swoje, ale i większości rodziców. Nie zgadzamy się na zamknięcie naszej placówki i przeniesienie naszych dzieci do innych placówek, ale o tym Pani już wie. Nasza szkoła jest wyjątkowa. Tutaj nasze dzieci rozwijają swoje pasje, zwłaszcza do pływania. Realizują swoje zainteresowania. Tutaj są wyjątkowe, bo każdy nauczyciel jest z nas, imienia i nazwiska, cech charakteru oraz zainteresowań. Czy jest nam Pani w stanie zagwarantować, że w innej placówce będzie tak samo? Żeby dalej wchodzić do szkoły jak do domu i przebywać z niej, w niej przyjemnością? Tutaj rodzic z nauczycielem współpracuje, próbuje rozwiązywać problemy różnego rodzaju, a nie ukrywajmy, takowe są nawet w najlepszej rodzinie. Wybierając szkołę swoim dzieciom, kierowałam się różnymi kryteriami. Jednym z nich było to, aby szkoła była niewielka, przyjazna moim dzieciom. Jednak to, które przeważyło, to bazen. Czy jakakolwiek inna placówka może zapewnić im pełne 2 godziny lekcji na basenu? I nie mówię tu o przejściu z innej placówki na basen, gdzie w innej porze roku niż zima trwa to około 30 minut. Do tego dochodzi przebranie się na basenie, kolejne 15 minut. Jakby nie było, minęła cała godzina lekcyjna. Dzieci wchodzą na basen, ćwiczą około 20 minut i muszą wychodzić, by się przebrać, wysuszyć włosy i dojść do szkoły. Czy uważa Pani, że to takie same warunki, jak gdy basen jest na miejscu? Mój syn cierpi na boczne skrzywienia kręgosłupa. Jak Pani myśli, ile potrzebuje lekcji basenu w ciągu tygodnia? Odpowiem, minimum godziny dziennie, by to miało jakikolwiek sens. W naszej szkole jest więcej dzieci z tym problemem i dla nich ten basen jest czasem jedynym ratunkiem. Dziękuję. Szanowni Państwo, no bardzo mi przykro. Moje dziecko też ma skrzywienie kręgosłupa, nie chodziło na basen. Natomiast myślę, że wszystkie pozostałe szkoły, które mamy w mieście, dzisiaj akurat byłam na basenie, pytałam, wszystkie pozostałe szkoły, oprócz szkoły numer 2, biorą udział w basenie i też sobie jakoś muszą radzić, więc ja rozumiem, że basen jest pewnym luksusem. Natomiast myślę, że da się to zorganizować. Dzień dobry Pani Burmistrz. Chciałam od razu odnieść się do tego, co Pani prezentowała nam. Może zacznę od końca, bo ten punkt akurat tutaj mam jako ostatni. Mówi Pani, że likwidacja etatów nauczycieli nastąpi. Proszę mi powiedzieć, czy ten plan, który Pani ma, coś w tej kwestii zmieni, bo nie odnieśliśmy takiego wrażenia, że to, że dzieci przejmie inna szkoła, to uchroni tych nauczycieli od utraty pracy. To jest jedna rzecz. Po drugie, na samym początku zaczęła Pani od demografii. Rozumiem, że dzieci może nie rodzi się tyle, ile byśmy chcieli, żeby wszystko funkcjonowało, wszystkie szkoły były obsadzone w pełni. Natomiast ja wierzę, że Pani zakłada rozwój miasta. W perspektywie 5-letniej chce Pani jednak zatrzymać w Cieszynie młodych ludzi. W Cieszynie budują się nowe bloki, nowe domy. Przypuszczam, że ludzie tutaj z jakiegoś powodu jednak chcą mieszkać i zakładać swoje rodziny. Dzieci będą posyłać do szkoły.
Dlatego ten argument z demografią nie do końca jest trafiony. Zresztą chciałam tutaj powiedzieć panu burmistrzowi, że świetnie powinien znać sytuację uargumentowania niską demografią likwidacji kiedyś przedszkola na Pastwiskach. Tam też, jeśli pamiętam, powodem likwidacji przedszkola, to znaczy zamknięcie pewnego budynku, w którym mieściło się przedszkole i przeniesienie go do szkoły numer 6, też było właściwie uzasadnione demografią. Okazało się, jak pan zapewne świetnie wie, że przedszkole w szkole SP6 jest za ciasne, szkoła również jest za ciasna i jak widać pomysł ten nie był dobry, a teraz trudno się z niego jakby wycofać. Poza tym skupiamy się tutaj na kosztach edukacji, które niestety, jak wiadomo, działania oświatowe nie przynoszą dochodów, a jedynie generują koszty. Czy Cieszyn jest tak biednym miastem, że nie stać nas na utrzymanie tych szkół? Czy proszę nam w takim razie wytłumaczyć, na co zostaną przeznaczone zaoszczędzone pieniądze? Bo jeżeli likwidacja szkoły przyniesie realne oszczędności, to na pewno pani wie, na co te pieniądze zostaną przeznaczone. Wydaje nam się, że ta decyzja troszkę była zbyt szybko podjęta. Nie wiem, czy państwo analizowali inne koszty, które można byłoby ograniczyć, czy w innych dziedzinach państwo mają równie dobrą wiedzę, jakie tam są ponoszone koszty i czy rzeczywiście one są uzasadnione. Rozumiem pani obawy, że to pani musi tutaj dbać o budżet miasta, ale my też chcemy wiedzieć, jak to przez pani 5 lat kadencji będzie realizowane, ponieważ na ten temat w kampanii wyborczej nie było mowy. Bardzo dziękuję za te pytania. One są dokładnie trafiające w punkt. Co robimy z nauczycielami? Znika nam 28 etatów. Jeśli, drodzy państwo, szkoła średnia otwiera kolejne oddziały, to mamy do zaoferowania tym nauczycielom, którzy kończą w tej chwili trzecią klasę gimnazjum, czy uczą trzecią klasę gimnazjum, ofertę pracy w szkołach średnich. To jest jedna rzecz. Zaproponowaliśmy również, ponieważ kolejnym etapem będzie utworzenie szerszej jednostki CUF, gdzie znajdzie się cała obsługa księgowa naszych szkół, bo w tej chwili w CUF-ie są tylko przedszkola i schronisko młodzieżowe. Natomiast to jest też opcja, żeby nauczycielom móc zapewnić etaty. Oczywiście przeniesienie klas w tej chwili do jednej czy do drugiej szkoły wiąże się z tym, że nauczyciele z tymi klasami do tej szkoły przejdą. Więc to nie jest kwestia tego, że nie mamy pomysłu kompletnie na nauczycieli. Staramy się to zrobić, ale myślę, że uczciwsze jest powiedzenie już teraz, szanowni państwo, za 5 lat będzie jeszcze gorzej i państwo możecie nie znaleźć pracy. Możemy zmniejszyć w tej chwili tak zwany pensum, czy etat z 1,4 do 1,2 do 1,0, ale wszyscy nauczyciele zdają sobie tutaj sprawę z tego, że i tak narzekają na zarobki, a dostaną jeszcze mniej. Oczywiście miasto pieniądze, które to nie są duże pieniądze, które uzyskamy w tej kwestii, ale jesteśmy, szanowni państwo, w stanie powiedzieć, jeśli za kilka lat ta szkoła i tak zostanie zamknięta, bo nie będzie dzieci, co państwo z tym budynkiem zrobicie? Szanowny panie, bardzo mi przykro, że pan tak mówi, bo ja pana absolutnie nie oszukuję. Jedna kwestia, przedszkole numer 6. Oczywiście, być może była podjęta decyzja taka, jaka była. W tej chwili w przedszkolach naszych, pamiętacie państwo, są też dzieci z innych rejonów, z Haszlacha, z Goleszowa. Tak samo w naszych szkołach są dzieci spoza naszej gminy, czy spoza Cieszyna.
Szanowni Państwo, może to jest dla nas szansa, żebyśmy ściągnęli tutaj dzieci, ale jak Państwo widzicie, optymalizacja ilości oddziałów, licząc sumarycznie ilość sal, którą mamy w SP1 i SP6, daje nam już nadwyżkę co najmniej 17-16 klas. My mamy miejsce na to, żeby otworzyć kolejne klasy. Ja wierzę w to, że Cieszyn się będzie rozwijał. Ale szanowni Państwo, nie oszukujmy się, centrum miasta to nie jest to miejsce, na którym się znajdują osiedla z młodymi rodzicami, którzy się spodziewają, czy będą się spodziewać dzieci. To są takie miejsca jak okolice szkoły numer 6, gdzie jest nowe osiedle mieszkaniowe. To są takie miejsca jak szkoła okolice Bobrka, gdzie zdecydowanie jest jakby młodsze pokolenie niż to, co się znajduje w tej chwili w centrum miasta. Jeszcze, na co pieniądze? Szanowni Państwo, jak Państwo myślicie, że ja nie mam na co pieniędzy w tym mieście wydać? Mamy ogromny problem ze smogiem, wszyscy o tym wiecie. Nie mamy, szanowni Państwo, nie odczuwacie tego. W tej chwili 250 tysięcy poszło tylko na wymianę pieców. 2 miliony 700 wydamy na dopięcie kamienic w centrum miasta do elektrociepłowni. To są dopiero początkowe koszty. Szanowni Państwo, jesteście zadowoleni z dróg, bo ja ostatni miesiąc nic innego nie robię, tylko się tłumaczę, że gdzieś droga jest dziurawa, że gdzieś droga jest nieodśnieżona. Ta akcja odśnieżania przez ostatnie 2 tygodnie kosztowała nas 250 tysięcy. Myślicie, że nie mamy na co wydawać tych pieniędzy? Ale przepraszam, bardzo proszę, żebyśmy się wypowiadali. Zaraz będzie można podejść do mikrofonu. Ja się chciałam odnieść tylko do jeszcze sprawy basenu. Pani burmistrz powiedziała, że pozostałe szkoły korzystają u nas z basenu. Owszem, ale to są godziny naprawdę jedna albo dwie, bo 3 tygodniowo dla szkoły i nie wszystkie dzieci ze szkoły są w stanie skorzystać z tego basenu, tak jak jest to w naszej szkole. Więc trzeba to wziąć pod uwagę, że dzieci chodząc do innej szkoły na pewno by nie korzystały w takim wymiarze, jak to mają w innych szkołach. To zupełnie co innego. I druga informacja a propos naszych dzieci. U nas w szkole jest 33% dzieci z rejonu, 67% naszych dzieci, jest to sprawdzone wczoraj, jest spoza rejonu szkoły. My przyciągamy dzieci z samego miasta, a nawet spoza miasta. I myślę, że jest to też argument na plus dla nas, że my potrafimy po tak małego rejonu przyciągnąć osoby i to jesteśmy punktem, na który psuje. Nie wiem dlaczego. Przepraszamy bardzo. Prawdopodobnie trzeba wyłączyć tak. Zabrakło mi słowa. Może teraz. Uważam, że jesteśmy punktem, na który zapotrzebowanie w mieście. Że to się na odwrót nie dzieje, bo by było, że może specjalnie. Więc powinniśmy to korzystać z pożytkiem dla miasta. Takie jest moje zdanie. Dzień dobry Państwu. A ja tylko chciałam na sekundę tylko powiedzieć, Pani powiedziała o demografii, o starszym pokoleniu w centrum miasta. Proszę spojrzeć tutaj na nas. Jaki jest procent? Ja tutaj widzę naprzeciwko, mam naprzeciwko siebie samych młodych, prężnych ludzi. My się rozwijamy, a nie cofamy, także nie zgadzam się z tą demografią. Które
Szanowna Pani, będę się cieszyć z każdego mieszkańca Cieszyna. Naprawdę. Chciałam powiedzieć, że poszukałam troszeczkę, jeśli chodzi o tą demografię i nie wiem, skąd jest ten pomysł, że o 20 mniej się urodziło dzieci. Według danych GUS-u, trafiłam do GUS-u, jest dokument diagnoza obszaru, program rewitalizacji, diagnoza, która była zlecona w firmie Kreatur z Bielska Białej, pod tabelkami są dane z GUS-u. W 2012 to są dzieci, które teraz idą do pierwszej klasy. 316. Gdy było rok później, 338. Rok później, 343. 2015, 324. 2016, 329. W 2017 urodziło się w Cieszynie według GUS-u 323 dzieci. Liczby skaczą 4, 5, 4, 5, 8, 10 od 2012. Zadzwoniłam sobie do koleżanki w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bielsku Białej i spytałam jej, jak to wygląda, jeśli chodzi o dane z Urzędu Stanu Cywilnego. Powiedziała mi, że generalnie są to dane, którymi można manipulować. Ze względu na to, że nie wiem, na jakiej podstawie pani miała przygotowane, jest podawane w Urzędzie Stanu Cywilnego ilość urodzeń dzieci w Cieszynie, zameldowanych w Cieszynie. Jest ogromna ilość kobiet, które rodzą w Republice Czeskiej, mieszkają tutaj, rodzą tam ze względu na super warunki socjalne. Jest młoda narodzenie w Bielsku, narodzenie w Wodzisławiu. Te dzieci mieszkają tutaj. Z GUS jeszcze nie wydrukował, ponieważ zalogowałam się na stronie agip.stat.gov.pl. I są to dane oficjalne GUS-u dla miejscowości, wszystkich miejscowości w Polsce. Dla Cieszyna nie ma na rok 2018 urodzeń, ilości urodzeń dzieci. W pierwszym półroczu to było 164. Gdyby to było razy 2, to było 328 i byłoby to o 6 dzieci więcej niż w poprzednim roku. Także tyle chciałam powiedzieć. Nie wiem, skąd ta 20 dzieci. Nazwiska nie będę mówiła, która urodziła z namami w miesiącu styczniu 19 dzieci w Wodzisławiu. To był tego, o którym wspomniała pani nazwa. Czyli 19 dzieci, które mieszkają w tej chwili w Cieszynie, urodzonych w Wodzisławiu. Takich dzieci jest wiele. Ruszenie z Wodzisławiu. Ja jeszcze dodam jedno zdanie. Czemu akurat tych brak narodzin bije w szkołę podstawową numer 4? To jest bardzo ciekawe zagadnienie. Szanowni Państwo, nie ja ustalam tą rejonizację. Ta rejonizacja jest dokładnie taka, jak była 20 lat temu. Wracamy w tej chwili. Proszę Szanowni Państwo, w czasie ostatniej sesji zmienialiśmy na prośbę pewnie Pani Dyrektor i z ustaleniami dwie ulice, dodając je do SP4, bo byłby problem z naborem w następnym roku. Także, Szanowni Państwo, wracamy w tej chwili do rejonizacji, proszę mnie poprawić, Panie Dyrektorze, jeśli wracamy do rejonizacji, która była przed powstaniem gimnazjum. Ja chciałabym się odnieść do tych ulic. Owszem, dostaliśmy dwie ulice, aczkolwiek prosiliśmy o dużo więcej. Tylko no, taka była decyzja tutaj Państwa, że dostaniemy te dwie ulice, ponieważ zamierzenia miasta były takie, żebyśmy mogli otwierać tylko jeden oddział. Tu jeszcze Pani chciała. Proszę, mogę powiedzieć? Nie wiem, ale 2 lata temu zostały zmienione ulice Wyspiańskiego, Dworkowa, Biecka. To były 2 lata temu, myśmy do tych szkoły poszli. Nie są ulice sprzed 20 lat, proszę. Ja w tej szkole pracuję już dość sporo, naprawdę, proszę mi wierzyć. Są tu zresztą obecne nasze Panie Dyrektor. Obecne ulice, które posiadamy w rejonach, na pewno zostały w znacznym stopniu okrojone. I nie wróciliśmy do starej rejonizacji. A szczerze mówiąc, nasza rejonizacja obecnie, mogę powiedzieć, bo jestem też starą cieszynianką z urodzenia, ulica Browarna, jeden dom, albo dostaliśmy ulicę w rejonach, gdzie w ogóle nie ma domów, albo dostaliśmy ulicę, gdzie stoi dom spokojnej starości, albo, to przepraszam,
jak my mamy te dzieci tutaj mieć, skoro zostały nam pozbierane, gdziekolwiek stoją jakieś osiedla, na przykład Kraszewskiego, co kiedyś było naszym rejonem, a w tej chwili jest zabrane, a Kraszewskiego to są bloki. Tam ja sama mieszkam na osiedlu, w blokach, że tak powiem, no siłą rzeczy. Starzy ludzie umierają, ale wprowadzają się młode rodziny z dziećmi. I to samo dzieje się na Zorze. Natomiast uważam, że rejony dla szkół na pewno nie są podzielone i na pewno nie są w tym kształcie, co kiedyś. Dziękuję. Szanowna Pani Burmistrz, jeszcze momencik, gdybym mogła. Ja mieszkam akurat w centrum Cieszyna i w okolicach tych ulic, które znajdowały się na naszej rejonizacji. Powiem tak, ulica Młyńska Brama to nie jest żadne zamieszkanie. Ulica Śrutarska nie ma domów zamieszkalnych. Aleja Jana Raszki nie ma osób, które mogłyby przysłać dzieciaki do naszej szkoły. Bardzo przepraszam. I po prostu zmuszone byłyśmy z panią dyrektor tutaj przyjrzeć się temu i w związku z tym być może zostały dodane dwie ulice do nas. Ale to naprawdę jest bardzo malutko, także prosimy o jeszcze raz rozpatrzenie tego i przyjrzenie się, bo nie jest to zgodne z tym, żeby to było sprawiedliwe względem innych szkół dla nas. Szanowni Państwo, ja jestem otwarta na propozycję. Czy ktoś z Państwa zwrócił się z taką prośbą do mnie? To się zgadzamy, Pani Profesor. Ja się zgadzamy się za odwrotnie. Jeśli chodzi o... Szanowni Państwo, nie przypominam sobie, żebym w czasie poprzedniej kadencji ani razu nie dyskutowaliśmy na temat tego, jakie mamy rejony i jak mamy zmienić te rejony. Jeśli taka była wola, a nie została przez poprzedniego burmistrza podjęta, ja sobie nie przypominam, patrzę tutaj na radnych, z którymi miałam okazję być w poprzedniej kadencji. Jakoś sobie takiej sytuacji nie przypominam. Natomiast, Szanowni Państwo, jeśli mogę dokończyć. Oczywiście. Tydzień temu się spotkaliśmy. Proponowałam, żebyśmy rozpoczęli dyskusję. Proponowałam, że mamy na to wystarczającą ilość czasu, żebyśmy wszystkie opcje wzięli pod uwagę. I ta propozycja zostaje. Ja w zeszłym tygodniu prosiłam, ja przedstawię swoje dane, Państwo przedstawicie swoje dane. Jak Wy sobie wyobrażacie to, że ten system szkolny miałby w centrum miasta obowiązywać. My teraz dyskutujemy na temat dwójki dzieci z tej ulicy, dwójki dzieci z tamtej ulicy. Jakie Państwo macie propozycje na to, że Wasza szkoła się w ciągu najbliższych 5 lat zrobi szkołą jednociągową i nie macie możliwości tego, z czego jesteście dumni, czyli tych szkół, tych klas sportowych. Jaką macie propozycję? Ja, przepraszam, Patrycja, mogę powiedzieć coś jeszcze tylko? Chciałabym się jeszcze ustosunkować do tej informacji, że nie było od nas żadnej
działań, aby ten rejon zwiększyć. Było pismo, ale rzeczywiście nie było to jeszcze, gdy pani była burmistrzem. Natomiast no, władza została przekazana dalej i jeśli jest taka wola, to jesteśmy jak najbardziej zainteresowani, aby ten rejon zwiększyć. Przy okazji dodam, że patrząc tutaj ostatnio na warunki naszej szkoły, jesteśmy w stanie tak przeorganizować salę, żeby zmieścić się w 16 oddziałów i nie mieć zmianowości, żeby zajęcia się rozpoczynały rano i kończyły najpóźniej po 15. Wtedy moglibyśmy mieć te klasy sportowe nadal. Szanowni Państwo, nie jesteście Państwo wyspą jedną, jedyną w tym mieście. My przez ten tydzień obserwowaliśmy bardzo intensywnie to, co się działo w komentarzach na Facebooku. Ja wiem, że Wam zależy na Waszej szkole, ale przy okazji to, do czego ja mam uwagę. Szanowni Państwo, zastanówcie się, macie kolegów, koleżanki, pani dyrektor ma kolegę, koleżankę w innych szkołach w tym mieście. Macie nauczycieli, którzy są na przykład oddelegowani z SP5 do SP4. Wasze dzieci wcześniej chodziły, kończąc edukację tutaj u was w SP4, szły do gimnazjum numer 3. Dlaczego myślimy tylko o sobie? Zastanówcie się Państwo. Zastanówmy się na tym, co chcemy zaproponować w edukacji w tym mieście. Czy to jest najlepsze rozwiązanie? Zostawiamy wszystkie szkoły, zmniejszamy roczniki. Każda klasa będzie po 15 osób i to jest super, tak? Jeśli ja bym mogła, bo już od dłuższego czasu próbuję się przebić. Szanowni Państwo, ja myślę, że niedostatecznie podkreśla się... zaprosić do spotkania. Ja chcę Państwa zaprosić do spotkania i do otwartej dyskusji. To pani burmistrz. Pani burmistrz, czym ta szkoła sobie zasłużyła na knucie przeciwko niej intrygi? Co zawiniło przez te lata? Co jest powodem? Szanowny panie, otwarcie powiedzieliśmy to, co chcemy zrobić. Jakie knucie? Ja nie wiem, to się poza kurtyną zdarzyło. A pani jest głównym winowajcą prawdopodobnie. Bardzo proszę, żeby emocje trochę ostudzić. Wiem, że panu bardzo zależy, na szkole nam również, ale chcielibyśmy utrzymać tutaj taką atmosferę, żeby nie doprowadzić do... To znaczy, jeżeli coś jest, to bardzo proszę potem to może wyjaśnić, dobrze? Chcielibyśmy się skupić na rzeczowej retoryce i argumentach. No i nie, że tak powiem, nie atakować siebie wzajemnie, dobrze? Bardzo dziękuję. Pani chciała... Ja chciałam tylko podkreślić, że pani mówi o tym, że nie będziemy mieli możliwości utworzenia klas sportowych. Nie, my będziemy mieć taką możliwość, jeśli taką możliwość da nam miasto. A niestety od 2 lat, pomimo tego, że mamy chętne osoby i otworzylibyśmy 2 oddziały, miasto niestety otworzyło tylko 1 oddział. My jesteśmy winni? Czy miasto jest winne? Bo my chcemy pływać, my chcemy mieć klasy sportowe. Pani mówiła, że zaskoczyła nas reforma, wszystkich nas zaskoczyła, czwórkę też zaskoczyła reforma. My nie jesteśmy w stanie w przeciągu 2 tygodni, 2 miesięcy nawet postawić nagle wszędzie ściałki działowe, zrobić sobie tyle klas, ile byśmy chcieli. Ale my jesteśmy chętni, jesteśmy na to gotowi i takie rozmowy już były przeprowadzane wśród nauczycieli i nie tylko. Ja tylko jeszcze coś dodam do mojej poprzedniczki. Taką refleksję mi naszła. Zgodnie z reformą pani minister miały być wygaszane gimnazje, tak? A w naszym mieście w końcu okazuje się, że zgodnie z reformą zostanie zamknięta szkoła podstawowa. Pytam się tylko o miasta. Przedtem też się my nad tym zastanawialiśmy wszyscy. Dlaczego gimnazjum nie zostało wygaszone? I dlaczego została w nim otworzona szkoła podstawowa, skoro była szkoła podstawowa na Zorze,
Byliśmy my, była szkoła podstawowa numer 1, była szkoła podstawowa numer 2, 6 i 7. To dlaczego w innych miastach, ja rozumiem koleżanki, wszyscy rozumiemy, a pani burmistrz mówi, że my nauczyciele dostaniemy zatrudnienie, przepraszam, gdzie? W szkołach średnich, nauczyciele 1-3. Tak naprawdę w której szkole, ile trzeba pedagogów, bibliotekarzy, WF-istów, ile nas tam trzeba? Dziękuję. Szanowni Państwo, ja tylko mówię, jaka jest sytuacja. Jeśli niczego nie zrobimy, Szanowni Państwo, jeśli niczego nie zrobimy, to będzie i tak szkoła podstawowa numer 4 z jedną klasą na każdym poziomie. Mam pytanie do Państwa. Co mam zrobić z pozostałymi szkołami w mieście? Że poszliśmy troszkę za daleko. Państwo mówią, że ja to miasto. Miasto Państwu nie daje miejsca na kolejny oddział, zgody na kolejny oddział. Czy miasto to przypadkiem nie jesteście wy wszyscy? Nie jesteśmy my wszyscy? Czy to nas nie powinno dotyczyć wszystkich? Pani mówi, że to nas nie obchodzi. Nie, drodzy Państwo, ja już to powiedziałam 2 lata temu, w czasie dyskusji przy likwidacji gimnazjum. Dotyczy to nas wszystkich dokładnie i to tych, którzy mają dzieci i tych, którzy tych dzieci nie mają. Bo to jest nasze miasto i tu mamy 7 podstawówek, które są w tej chwili puste i dla których nie mamy... Szanowni Państwo, piątka się nie zmieści w czwórce, choćbyście się wściekli. Szanowni Państwo, jak nie zrobimy czegoś, koszty nas przerosną. Szanowni Państwo, to nie jest tak, że jest wszystko za darmo. Każda decyzja niesie za sobą pewne koszty. Proszę Panią. Musimy coś, drodzy Państwo, zrobić. I moja propozycja jest taka.
Szanowni Państwo, ja nie wiem, czy jest już pani radna, która jest z Komisji Socjalnej. Jest. Pani radna Asia Wowrzeczko, zaangażowana bardzo mocno w edukację, która sama może potwierdzić, ilokrotnie dyskutowaliśmy 3 lata temu przy zamykaniu gimnazjów na ten temat. Państwo nie brali udziału, bo stwierdziliście, że to jest podstawówka i was to nie dotyczy. Tak jak przed chwileczką usłyszeliśmy, że to państwa nie dotyczy. Okej. Ja mam nadzieję, że żadne z państwa dzieci nie będzie musiało się żegnać ze swoją wymarzoną szkołą we wrześniu, bo nie dostanie się na przykład do Kopernika, ale to jest państwa wybór. To jest państwa wybór. Ja tego państwa dzieciom nie będę tłumaczyć. Natomiast moja propozycja jest taka. Stwórzmy zespół. Mamy 2 miesiące do tego, żeby podjąć ostateczną decyzję. Państwo wyznaczycie rodziców, którzy będą was reprezentować. Państwo wyznaczycie nauczycieli, którzy będą was reprezentować i wspólnie z naszymi radnymi pochylimy się nad tą całą analizą. Ja obiecuję ze swojej strony, że zaangażuję wszystkich dyrektorów szkół w Cieszynie i zaproszę starostwo. Czy taka propozycja jest dla państwa do przyjęcia? Nie. Znowu nie działa. Chciałabym jeszcze dowiedzieć się, gdzie jest drugi mikrofon, bo nie chcę, żebyśmy tutaj się przekrzykiwali. Dobrze, więc jeszcze... Przepraszam bardzo, bardzo dużo się mówi na temat zamknięcia szkoły, likwidacji szkoły, ponieważ jest mało uczniów. W tej szkole akurat jest uczniów dużo. Pani burmistrz przed chwileczką stwierdza, że co zrobi liceum? Przepraszam bardzo. Czy to jest problem miasta, czy to jest problem starostwa? Jeśli chodzi o starostwo, to przepraszam bardzo, ma gdzie zmieścić liceum Kopernika. Otrzymali cały koszary za darmo. Jest to naprawdę... Może przepraszam, nie za darmo, za 4,5 miliona. Stoją puste bloki olbrzymie, tam by można 2 licea zmieścić. I wtedy będzie naprawdę i na salę gimnastyczną jest ogrodzone i jest wszystko przygotowane. Dlaczego się ma tak gnieść liceum obok w małym pomieszczeniu? Ma możliwość, jest to młodzież prawie że dorosła, więc może ten kawał do koszar przejść. To naprawdę nie jest problem nasz. To jest tylko 3 lata. I jeszcze mam jedno pytanie do pani burmistrz. Pani burmistrz podjęła decyzję, czy podjęliście państwo decyzję o likwidacji szkoły numer 4. Ile razy pani była w tej szkole zobaczyć na tą szkołę, jak wygląda szkoła, jak wygląda program, jak wyglądają nauczyciele, jak wyglądają dzieci, jaki mają program, jak wygląda basen? Ile razy? Czy może mi pani odpowiedzieć? Jak się dowiedziałam, to pani była raz. Dziś rano. No. Jeżeli już podejmuje się sprawę, czy myśl przychodzi o likwidacji szkoły, to trzeba by było naprawdę zobaczyć, jak szkoła wygląda, jak szkoła działa, że chętnych uczniów ma od lat. Nie od teraz, nie od 5, tylko od 30 lat tutaj są chętni i w większości osób, które tutaj są, to są rodzice, to są dziadkowie, którzy chodzili tutaj do tej szkoły. I to, że nie ma dzieci, to tak jak tutaj było pokazane, 6-7 dzieci w rejonie. A skąd się to wzięło? Tylko z tego i wyłącznie, że są zmieniona rejonizacja. Po co zmieniona ta rejonizacja? Żeby w szkole numer 5 i w szkole numer 1 było pełno.
I tak jest u nas pełno, więc nie rozumiem miasta tutaj w tym wypadku. Dobra szkoła, rodzice chętni, uczniowie zdolni, piękny basen, gdzie można się nauczyć, co będą się uczyć z liceum. Oni mogą iść na basen, na Uś, gdziekolwiek, a tutaj maluchy, pierwsza klasa uczy się i ma bezproblemowo, więc nie robimy tego problemu. Szanowni Państwo, moje dziecko tu przez 5 lat chodziło na zajęcia z zespołu Ziemi Cieszyńskiej i chodziło tutaj przez 5 lat i miałam dokładnie to, jak ta szkoła wygląda. Oczywiście byłam tutaj również dzisiaj i szanowna Pani, jestem dumną licealistką Liceum imienia Kopernika, absolwentką. I ta szkoła dokładnie ma taki sam rozkład, jak to po drugiej stronie. Ale to jest szkoła podstawowa. Dobrze. Szanowna Pani, Szanowni Państwo, szkoły, wydaje mi się, w każdym miejscu wyglądają tak samo. No to może Państwo macie do czynienia z innymi szkołami. Ja we wszystkich szkołach, w których byłam tutaj w Cieszynie, nie ma znaczenia, czy jest to szkoła taka, czy taka. W każdej szkole, każda szkoła jest zadbana, każda szkoła ma wyposażenie, każda szkoła ma dobrych nauczycieli, bo chyba Państwo nie podejrzewacie, że mamy jakąkolwiek szkołę w Cieszynie, której musiałabym się wstydzić. Ale przepraszam, szkoła to jest... Przepraszam bardzo, czy ja mogę... Słuchajcie, nas interesują nasze dzieci. Wyłączony mikrofon. Programem. Zapytanie. Mówi się tu o rozdziale naszych dzieci do szkoły numer 5 i do szkoły numer 1. Gro dzieci jest spoza regionu. Myślę, że około 20%, może nawet więcej, trzeba by to było zbadać, jest z rejonu Trójki. I teraz mam takie pytanie, jeżeli obowiązuje rejonizacja, to myślę, że wszyscy rodzice, jeżeli dojdzie do sytuacji, że szkoła się zamknie, będą chcieli przenieść te dzieci do szkoły numer 3. I czy ta szkoła w ogóle jest przygotowana, bo tutaj się nic o tych szkołach pobocznych nie mówi. Jeżeli tam pójdzie 50-60 dzieci, czy ta szkoła będzie przygotowana na tą ilość? To jest pierwsze pytanie. A drugie, proszę mi powiedzieć, bo w szkole uczą się również dzieci z dysfunkcjami, na przykład mój syn, który chodził 5 lat do pedagoga, do psychologa, do poradni naszej w Cieszynie. Tu miał ogromną pomoc od pani pedagog. W momencie przeniesienia takich dzieci, które nie radzą sobie z adaptacją środowiska, proszę mi powiedzieć, czy one będą miały zagwarantowanego pedagoga, psychologa i czy na takie zajęcia będą mogły gdziekolwiek uczęszczać, bo wiem, że nasza poradnia na przykład mojego syna już nie obsłuży, bo on tam chodził, dostał zaświadczenie i na tym jest koniec, bo jest przepełniona. Co dalej z nimi? Bo one potrzebują przynajmniej rok na adaptację. Jeżeli my te dzieci w 7 klasie damy do innej szkoły, to nie wiem, jak będą wyglądały egzaminy. Szanowni... Ja się tego boję jako rodzic. Jasne. Szanowni Państwo, mamy co najmniej 3 szkoły w Cieszynie, które są z klasami integracyjnymi. Mają pełną obsługę, mają psychologa, mają zajęcia. Nie ma najmniejszego problemu. Każde dziecko z orzeczeniem w tym mieście znajdzie swoje miejsce w szkole. Jeśli mogę tylko. Szanowni Państwo, tydzień temu ja zaprosiłam Państwa, poprosiłam Państwa o przygotowanie tego, żebyście tą swoją szkołę przedstawili. Oprócz tego, że słyszę, że szkoła jest dobra, ma świetną atmosferę, to ja nie widzę z Państwa strony Państwa propozycji. Jedyna propozycja, jaką usłyszałam, to jest zostawić szkołę i wara od nas, bo my tutaj, nas reszta nie interesuje.
przepraszam. Nas reszta nie interesuje. Szanowni Państwo, ponawiam pytanie. Czy jesteście Państwo gotowi pracować nad rozwiązaniami tutaj w Cieszynie? Przepraszam czy bardzo. Jesteście Państwo gotowi pracować nad rozwiązaniami w Cieszynie? Jesteśmy gotowi. Jesteśmy super. Gotowi, Pani Burmistrz. Ja przejęłam mikrofon i to nie o to chodzi, że ja będę tutaj teraz głosem, ale chcę ten głos przekazywać osobom, które są do tego przygotowane. Przygotowały się i chcą zająć też głos w sprawie. Myślę, że żeby porządek naszego spotkania jednak zachować, podnośmy rękę, jeśli jesteśmy zainteresowani otrzymaniem tego mikrofonu i przekazaniem głosu dalej, bo zaczynamy później jednak rozmowy w takim kierunku, że może to się przerodzić w coś nieprzyjemnego dla nas wszystkich, a nie po to się spotkaliśmy, żeby takie odczucia mieć. Chcemy konstruktywnej dyskusji, rozmowy, która nam też pozwoli podjąć jakieś kroki, a teraz przekazuję mikrofon. Ja się tylko odniosę. Myślę, że jak najbardziej, tak jak Pani powiedziała, jesteśmy zainteresowani rozmową. Natomiast chcielibyśmy jeszcze ustalić pewne szczegóły. Na pewno nie chcemy mówić o likwidacji szkoły podstawowej nr 4. Natomiast chcemy rozmawiać o problemach, jakie są w mieście i szukać innych rozwiązań. Czy Pani Burmistrz, Szanowni Państwo, o likwidacji nie ma mowy. To jest moja propozycja. Do procesu likwidacji może poproszę tutaj, jeśli można powiedzieć, jakie są kolejne etapy, jeśli byśmy taką decyzję podjęli. Proszę Państwa. Pani dyrektor nas zaprasza, pani burmistrz nas zaprasza, czy jesteśmy gotowi do współpracy. Ja bym chciała tutaj zobaczyć rodziców z pozostałych szkół, bo tu nadal nikt nie mówi, że od czwórki jest wara. Jeżeli mamy współpracować, to od tego trzeba było zacząć, żeby zaprosić rodziców. Tu się nie zmieścimy, ale jeżeli my mówimy o szkołach podstawowych, że takowa ma iść do likwidacji czy do wygaszenia, to może zaprośmy rodziców z każdej szkoły, bo być może w jedynce, w dwójce, w trójce, w piątce, w siódemce znajdą się dzieci, a ja o takich wiem, które chciały tutaj chodzić, a nie mogą. I teraz moje pytanie. Jeżeli pani burmistrz nam proponuje współpracę, to my prosimy o współpracę pozostałych dyrektorów z placówek, pozostałe grona pedagogiczne, rodziców, którzy mam nadzieję przyjdą z takim samym zaangażowaniem jak rodzice nasi. Nikt tu nie mówi wara o czwórki. My wszyscy szukamy, tak jak pani burmistrz mówi, w mieście najlepszego rozwiązania, a mam nadzieję, że jak pani burmistrz powie, co ma do powiedzenia, z miłą chęcią wysłuchamy, to nasi tutaj rodzice w większości powiedzą coś jeszcze właśnie a propos tych rozwiązań, jak damy im dać do głosu. A mam taką prośbę, no teraz mi zaświtało, organizacyjną. Jeżeli państwu w tej chwili zrodziło się jakieś pytanie i nie chcecie, żebym wam uciekło, podejdźcie do plansz, które przygotowaliśmy na początku, zapiszcie to pytanie. Jak pani burmistrz odpowie, co potrzebuje odpowiedzieć, tu troszkę eksperci powiedzą, zapiszcie proszę, podejdźcie w tym czasie, nikomu nie ucieknie i będziemy te pytania kolejno pani burmistrz, autor pytania zadawał. Może tak być, pani burmistrz? Super. Przepraszam, czy ja jeszcze mogę coś do tego dodać, bo chciałam się odnieść do sprawy, która też była tu poruszona wcześniej. Mianowicie chodzi o przedszkola i przedszkola, które zostały likwidowane jakiś czas temu. Nie to jest moją intencją, tylko chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz. To, że nie zlikwidowano placówki oświatowej 2 lata temu podczas wprowadzania reformy oświaty, wydawało mi się szansą dla miasta. I szczerze mówiąc, dalej widzę w tym szansę dla miasta, tylko trzeba byłoby pomyśleć o kierunku rozwoju oświaty w mieście. Nie o likwidacji, nie cofaniu się do jakiegoś zaścianka, ale o rozwoju, rzeczywistym rozwoju i zachęceniu do edukowania swoich dzieci w tym mieście właśnie, bo mamy naprawdę zaplecze niesamowite, a jednym z atutów tego zaplecza jest szkoła podstawowa nr 4, która kształci dzieci w pływaniu. Po prostu to jest atut niezaprzeczalny, a placówka oświatowa, taka jak szkoła podstawowa nr 5 w tej chwili, ale generalnie chodzi mi o miejsce, jako miejsce związane z edukacją, to jest potencjał, który po prostu należałoby wykorzystać. A jak? To jest pytanie do nas, do Państwa. Jak wykorzystać to, co mamy, a nie likwidować to, co jest dobre? Proszę.
Proszę Państwa, tak króciuteńko na temat procesu likwidacji jednostki oświatowej. Jest to proces dwuetapowy. W pierwszym etapie należy podjąć uchwałę o intencyjną, o zamiarze likwidacji placówki oświatowej. Następnie taką uchwałę wraz z pismem, wnioskiem należy skierować do kuratorium oświaty, które opiniuje pozytywnie, musi zaopiniować pozytywnie taką zmianę sieci szkół i następnie wtedy można po prostu podjąć następną uchwałę o likwidacji szkoły. Czyli w chwili obecnej jesteśmy na etapie rozpoczęcia dyskusji nad procesem przygotowawczym do likwidacji jednej z placówek w sieci szkół podstawowych w Cieszynie ze względu po prostu na ilość tych placówek w sieci. Bardzo dziękuję. Pani burmistrz, dziękuję bardzo. Przepraszam. Tak. Chciałam jeszcze się odnieść do Pani słów o tej kwestii, że przy okazji reformy oświaty nas nie było, bo nas ta sprawa nie dotyczyła, dotyczyła likwidacji gimnazjum. To nie jest prawda, Pani Burmistrz. Byłam osobiście i na sesji Rady, i na Komisji Oświaty. Na Komisji Oświaty była Pani Joanna Wowrzeczka, która broniła właściwie wtedy tego, żeby szkół nie likwidować, przedstawiała bardzo szeroko aspekt społeczny za tym, żeby te szkoły zostały. Wtedy zakusy były też do likwidacji tej szkoły. Pan Szajor był na tych rozmowach, pani była radną, pan Kasztura był przewodniczącym. Na sesji była dyskusja na ten temat, my uczestniczyliśmy w tym. Była pani obecna dyrektor, była pani poprzednia dyrektor ówczesna, której niestety już nie zapytamy o zdanie. Byliśmy, staraliśmy się o to, żeby naszej szkoły wtedy nie zamknięto. Państwo byli wtedy w Radzie, mogli Państwo już wtedy przedstawiać argumenty dotyczące demografii, dotyczące kosztów funkcjonowania, problemu etatowego nauczycieli. Trzeba było wtedy podejmować również trudne decyzje, ale można to było wtedy zrobić. A teraz Państwo nas stawiają trochę w takiej sytuacji, że ograniczają nam Państwo ilość oddziałów. My nie jesteśmy w stanie sami sobie otworzyć oddziałów, jeżeli nie mamy tej zgody. Zlikwidują nam Państwo przez to szkoły, klasy sportowe, wobec tego uczniowie do nas nie przyjdą. Niestety to ten proces będzie niestety wgodził nas w nas przez dłuższy okres i może w końcu dojść do likwidacji szkoły, tak jak pani mówi, ale cały czas podkreślamy, zastanówmy się nad tym, co zrobić może innego. Sama pani powiedziała, że koszty funkcjonowania tej szkoły to nie są aż takie duże, że to nie chodzi o same koszty. Natomiast jeżeli się zastanawiamy, co zrobić, to może trzeba podjąć inne działania, a nie likwidacji szkoły. Szanowni Państwo, ja się zgadzam, tylko ja byłam wtedy po drugiej stronie. Nie byłam w stanie przygotować tych materiałów, które Państwu możemy tutaj przedstawić. To, jaka była decyzja 2 lata temu, jak widać, brzemienna w skutkach, bo teraz ten temat powrócił ze zdwojoną siłą. Ale to znaczy co? Jaka była zasada wycofania szkoły numer 5 w tym czasie? To nie była moja propozycja. A co jaka była zasada? Jesteście w stanie przygotować się na lata do przodu. Dlaczego wcześniej się nie przygotował? Szanowne panie, ja byłam radną, a nie burmistrzem miasta. Nie, wtedy nie byłam przewodniczącą. Szanowni Państwo, jest tutaj Asia, którą pani Joanna Wowrzeczko, która w tej chwili jest też radną. Proszę powiedzieć, czy rozmawialiśmy na ten temat? Jaka była dyskusja? Żebyśmy wszyscy na ten temat porozmawiali, a dostaliśmy informację taką, to nas nie dotyczy, bo to nie nasza szkoła. Ale teraz muszę wiedzieć, o którym momencie mówimy, bo nie za bardzo wiem. O którym momencie, jakby, czy to chodzi o to ubiegłotygodniowe, czy wczorajsze? Nie, 2 lata temu. To ja nie mogę tak zreferować, bo stałam absolutnie po stronie aktywistycznej, więc nie mogę jakby odtworzyć tej historii. Ja raczej mogę powiedzieć, że rzeczywiście, kiedy protestowaliśmy jako aktywiści na rynku, nie będąc w części jeszcze wtedy rodzicami gimnazjalistów, nie spotkaliśmy się z Państwa
bardzo szerokim odbiorem i myślę, że to też trzeba sobie powiedzieć, że rzeczywiście uruchamiamy się bardzo często wtedy, kiedy bezpośrednio nas coś dotyczy. Niewątpliwie to, że jesteście w tej chwili z taką energią, tak bardzo stoicie murem za tą sprawą, to jest absolutnie fantastyczne. Nawet jeżeli się to nie będzie podobać tym, którzy muszą zarządzać tym miastem, czy zarządzają, to to jest wartość sama w sobie i oby to się przenosiło na każde inne działanie, a nie tylko to w odniesieniu do waszej szkoły. Natomiast wczoraj wnieśliśmy jako grupa radnych podczas kolejnych obrad, myślę, że rzecz, która tu już wybrzmiała i chcę to państwu też przekazać, mam nadzieję, bo Łukasz też tu jest, że potwierdzi, bo nie było to żadne, nie wiem, głosowanie, tylko taka nasza decyzja oddolna, że ta dyskusja nie może się dalej odbywać tylko tak, jak tu był ten głos. To nie może być tak, że my mamy na rękach likwidację i potem za kilka lat ktoś będzie nam to wypominać. To się musi odbywać ze wszystkimi szkołami. Taki jest, czy mogę tak powiedzieć, taki jest nasz głos. To ma być sprawa rzeczywiście, która ma cofnąć się, to jest nasz punkt widzenia. Mamy się cofnąć do momentu, w którym nie pada słowo likwidacja, tylko takiego momentu, kiedy mówimy, mamy problem w mieście i wszystkie szkoły tak samo muszą się pochylić. Ja osobiście nie przyjmuję argumentu, że dyrektorzy nie potrafią z sobą rozmawiać, bo to tylko oznacza jedno i to wtedy będzie coś strasznego, że szkoły stały się zakładami pracy, które bronią tylko siebie jako zakładu pracy, czyli stały się przedsiębiorstwami. To są zdarzenia społeczne, to znaczy my jesteśmy całym środowiskiem, każda szkoła i musimy zacząć siebie widzieć jako pewne dobro wspólne. Czyli nie ma podziału na SP1, 2, 3 i tak dalej, tylko jest po prostu edukacja, nad którą wspólnie się trzeba pochylić. Jeśli w tym toku będzie jasne, że jest za dużo klas, za dużo wszystkiego w stosunku do perspektyw na najbliższe 5, 10, 15 lat, to na pewno trzeba będzie podjąć jakieś kierunki, ale przy w miarę społecznej akceptacji, bo tej stuprocentowej nie osiągniemy, ale musi ona być wypracowana wspólnie. I to jest głos na wczoraj naszych bardzo długiej dyskusji radnych. Jeżeli mogę dodać tylko jeszcze raz, że rzeczywiście mamy taką skłonność jako Polacy, jako Cieszyniacy, że pochylamy się nad sprawą wtedy, kiedy dotyczy nas coś bezpośrednio. To jest dla nas też wszystkich lekcja, że są różne sprawy, w których się musimy pochylać. Też nie uciekajmy tutaj od tego kontekstu. Także tyle, natomiast jasne, może nie używajmy słowa likwidacja po prostu. To jest rzeczywiście coś, co jest błędne. Czy mnie słychać? Słychać. Ja powiem szczerze, że się zagubiłam już zupełnie, ponieważ ja tutaj widzę same sprzeczności. Tak w końcu nie wiem po tej rozmowie, czy nie było naboru, czy nie było chętnych do klas pierwszych o profilu sportowym, czy nie było pieniędzy. Ja chciałabym to od pani burmistrz usłyszeć. Czy miasto nie przydzieliło szkole pieniędzy, czy nie było chętnych od szkoły? Szanowni państwo, nie ma klas pierwszych o profilu sportowym. No więc klas czwarty. Ale to pani musi pytać panią dyrektor, bo ja tu nie byłam na naborze we wrześniu. W klasie czwartej sportowej jest pani ma na szkoła. Dzieci nie do klasy czwartej. Skoczów, proszę, chyba pytanie sobie do powiedzieć. Pani dyrektor, bo ja nie wiem, jak została rekrutacja. Ponieważ różne głosy są z sali, no to ja już nie wiem, kogo pytać. Pytam wszystkich. W Skoczowie są dwie szkoły podstawowe, w którym są klasy sportowe od klasy pierwszej. I oczywiście rykoszetem to się ciągnie przez wszystkie klasy. Nie wierzę w to, absolutnie nie wierzę w to, że nie ma chętnych do klas sportowych, tym bardziej, że szkoła ma ogromne doświadczenie w prowadzeniu tych klas. I tak samo jakby obcinanie tej rejonizacji wydaje mi się zupełnie nieprzypadkowe, słuchając tego, co macie do powiedzenia. Natomiast ja sobie przygotowałam kilka słów na tą okoliczność. Chciałabym powiedzieć pani burmistrz, że ja jestem pełna podziwu do pani, bo pani na początku kadencji z grubej rury bierze się za porządkowanie spraw. To jest wiadomo, że to jest trudne i nie rodzi popularności i ciężki kaliber na sam początek.
I to mi tylko pokazuje, że pani będzie burmistrzem, który poszukuje jakichś obszarów marnotrawstwa, żeby to spinać i porządkować. Jednakże w mojej perspektywie kwestia szkoły to nie może być kwestia, która jest rozpatrywana wyłącznie z perspektywy ekonomicznej, bo to jest kwestia społeczna, psychologiczna, rodzinna. Tam się miesza bardzo wiele aspektów innych niż aspekty finansowe. Z perspektywy mamy mówiąc, dzień z życia rodzica. Moje dzieci akurat dojeżdżają do Cieszyna, więc wyjeżdżają z domu 6:15, żeby wrócić ze szkoły koło godziny 18:00. Koło 19:30 siadają do lekcji, najczęściej kończą po godzinie 21:00 uczyć się. Mówię o starszych dzieciach, które nie uczestniczą w zajęciach sportowych dodatkowo z prostej przyczyny, jakby brakuje im dnia na to, żeby móc w tym uczestniczyć. I ciężko pracują. Mam wrażenie, że dużo ciężej niż ja, bo mój dzień pracy jest dużo krótszy niż ich. Natomiast mój młodszy syn, usportowiony, wymaga ode mnie, żeby po południu wsiąść z nim w samochód, zawieźć go na trening 3 razy w tygodniu. Podczas tego treningu siedzę i czekam, aż on zakończy ten trening. W efekcie 2,5 godziny, 3 razy w tygodniu ucieka mi na towarzyszenie mu. I tak sobie myślę, tak wiele jest klubów sportowych tutaj właśnie w Cieszynie, fantastycznie funkcjonujących, gdzie zajęcia prowadzone są popołudniami. Dla rodziców i dzieci, które stawiają na rozwój sportowy dzieci, jest to prawdziwa gehenna. Ponieważ jeżeli dziecko idzie już, powiedzmy, że już jest powyżej klasy czwartej, jeżeli dziecko idzie na treningi, to ono już nie ma ani czasu, ani siły, żeby ogarniać naukę. Nauka takich dzieci odbywa się w sobotę i w niedzielę z pomocą korepetytorów i udziałem rodziców, co generuje też potężne koszty. Szkoły o profilu sportowym są potężnym narzędziem wspomagającym taki rozwój, a obszarem marnotrawstwa potężnego, który ja zauważam w Cieszynie, jest to, że Cieszyn posiada potężną infrastrukturę sportową, która jest niewykorzystywana. Bo niezrozumiałe jest z mojej perspektywy, że stoi sobie hala, która jest lodowiskiem, która jest, że jest potężny stadion, a nie ma klas o profilu lekkoatletycznym, nie ma klasy o profilu hokeja i tak dalej. Jeżeli chodzi o propozycje moje dla tej szkoły, to jest rozpocząć rekrutację od klas pierwszych o profilu sportowym, doprosić wszystkie kluby. W Bielsku jest taka szkoła mistrzostwa sportowego, ona działa w taki sposób, doprosili różne kluby sportowe do siebie i rodzice, którzy decydują się przeznaczyć dzieci do tych klubów, z automatu dopisują dzieci do tej szkoły. Dlaczego? Bo jak sportowiec jest w obojętnie jakiej szkole, to on po prostu jedzie na zawody i ma ciągłe braki w lekcjach. Natomiast jeżeli chociaż pół klasy jest przy jakimś tam profilu i są zawody, no to klasa... Ja przepraszam, bo państwo rozmawiacie, ja chciałabym czuć się słuchana. Dobrze. Chyba nie jest zorientowana, że w Cieszynie istnieje klasa o profilu lekkoatletycznym i ma świetne wyniki i jest, jest w szkole sportowej klasa. Numer 5. Ale to jest jedna klasa, to nie o to chodzi. Czy w szkole podstawowej jest ta klasa, ale to nie o to chodzi. Mamy potężne lodowisko, którego utrzymanie kosztuje potężne pieniądze, a nie ma klasy o profilu hokeja. Dzieci ćwiczą na łyżwach, nie ma klasy łyżwiarskiej. Przecież to wszystko powinno się w ramach zajęć po prostu sportowych odbywać i ta kadra powinna być. Mi się wydaje, że tutaj tego rodzaju jest marnotrawstwo z innej strony. Natomiast trzeba przyglądnąć się jeszcze jednej rzeczy. Ta szkoła ma fantastyczne osiągnięcia.
ponieważ w tej szkole nie ma uzależnień, nie ma dzieci z patologią tego rodzaju. I nie jest to przypadek, moi drodzy, ponieważ te dzieci są niezwykle zaopiekowane, bo kadra tej szkoły jest fantastycznie dobrana. Ja mówię w ten sposób, że ryba często się psuje od głowy, natomiast jeżeli zarząd szkoły jest właściwy i patrzy na nauczycieli, to te dzieci też są zaopiekowane. I to jest wartość nadrzędna, bo jak popatrzycie po całym regionie, to rzadko się po prostu zdarza tego rodzaju opieka. Szanowna pani, ja muszę powiedzieć, że w każdej szkole w Cieszynie jest świetna kadra, są super dzieci, są wielkie osiągnięcia i na tym tle, czy szkoła podstawowa numer 4, czy szkoła podstawowa numer 1, czy szkoła podstawowa numer 2, każda szkoła jest taka, że ja jestem z niej dumna. Ja tylko jeszcze chciałam taką jedną kwestię tutaj do koleżanki. Mam bardzo dobrych znajomych, którzy są nauczycielami na Mazowszu. Ja pani dyrektor, jak powiedziałam, że moje dziecko chodzi do szkoły, do pierwszej klasy, gdzie od pierwszego dnia ma zajęcia na basenie, że to jest mała szkoła, że nie chce wyjść w ogóle ze świetlicy do domu, że się świetnie czuje, nie wychodzi do szkoły nerwowa, nauczyciele, uczniowie się wszyscy znają. Wie pani, co usłyszałam? Mieszkacie w raju. Mieszkacie naprawdę w raju, ponieważ tak naprawdę każdy nauczyciel marzy o tym, żeby uczyć w takiej szkole, żeby uczyć dzieci w tak małym gronie, ponieważ się tak naprawdę wszystkich zna i można wyłapać i talenty, to jest bardzo ważne, bo są różne talenty, niekoniecznie trzeba być tylko usportowionym, bo mogą być talenty muzyczne, mogą być talenty malarskie, ale też są te dzieci zauważane. To jest naprawdę duży plus dla tej szkoły. Chciałam się jeszcze odnieść do kilku kwestii. A na co w liceum ta pływalnia? Jak to tak naprawdę usportowianie dzieci jest potrzebne od szkoły podstawowej? Już dzieci z tego liceum w tak dużym stopniu nie korzystają z tej pływalni jak maluchy. Więc to jest marnotrawstwo, bo to jest zmiana tego, co jest potrzebne na rzecz czegoś innego, tym bardziej, że starsze dzieci korzystają z niedawno wyremontowanej przecież pływalni na Usiu. To jedna rzecz. Nie ma w ogóle mowy o przekazaniu pływalni ze szkół podstawowych gdziekolwiek indziej, a pływalnia na Usiu będzie remontowana od kwietnia tego roku. Także to tak gwoli sprostowania. Jeszcze dwa słowa a propos perspektywy kilkuletniej, którą pokazała nam pani na tablicy. Ja jestem bardzo zaskoczona. Jestem bardzo zaskoczona, ponieważ planując szkoły, nie wolno brać tak krótkiej perspektywy. To jest kąsek czasu. Szkoły otwiera się na 100 lat. Na 60. Ja mówię metaforycznie, tak? Nie wolno patrzeć na demografię w kategoriach 5 lat. A ile kosztuje stworzenie nowych szkół później? A ile kosztuje wyposażenie ich? A w Polsce mówią o przyroście demograficznym i o programie 500+. Ja mówię o tym, żeby tutaj pochopnych decyzji nie podejmować, bo trend 7-latki i teraz nie wiadomo, którym danym wierzyć. Swoją drogą chcielibyśmy, żeby pani się wypowiedziała, skąd wzięła te dane, bo to jest kolejna sprawa, która zamęt we mnie wprowadziła. Proszę państwa, jeśli chodzi o dane statystyczne, to są dane z urzędu i to są faktycznie dane dotyczące urodzeń w mieście Cieszyn oraz osób zameldowanych.
jak wiemy, szpital jest w Cieszynie i w Cieszynie więcej się też rodzi dzieci. I tak jak rodzą się dzieci z Cieszyna po czeskiej stronie, jak rodzą się dzieci z Cieszyna w Jastrzębiu czy w Bielsku, tak też z innych miejscowości rodzą się w Cieszynie dzieci z innych obszarów powiatu. Generalnie rzecz biorąc, dane są przeanalizowane przez pracowników urzędu i są one po prostu zderzone wraz z ilością osób zameldowanych na terenie miasta Cieszyna. To powoduje, że te dane mogą można powiedzieć, że w 90% odpowiadać ilości faktycznie dzieci z danego rocznika mieszkających na terenie miasta Cieszyna, czyli mogą odpowiadać tej liczbie urodzeń w Cieszynie. To, co pani podawała te dane, faktycznie, jak popatrzymy na te dane, które pani podawała rocznikowo, to one się zgadzają z tymi danymi, które zostały wykorzystane do przeprowadzenia tej analizy. Były tam 327 urodzeń, 328, były roczniki wcześniejsze o 2 lata, w których było 360 parę, ale na tych właśnie danych jest oparta ta statystyka, nie na innych. Wahania 5, 7, a w Cieszynie mamy 7 podstawówek, to oznacza o jedno dziecko mniej 1 września w każdej klasie. To o czym mówimy? O jakim? Generalnie ustaliliśmy, że problemu demograficznego nie ma. Dwa, problem demograficzny naszej szkoły nie dotyczy, proszę Państwa, już mówimy to Państwu. U nas jest chętnych więcej niż klas. To jest taka firma, która dobrze funkcjonuje. Chętni są, co? Wyremontowane jest? Jest. To gdzie jest problem? Piątkę trzeba remontować. Do piątki nikt nie chce iść. Generalnie jest problem. Trójka jest przepełniona. Szanowni Państwo, proszę nie rzucać takich słów na wiatr, bo zarówno szkoła, która w tej chwili zamyka gimnazjum, jest wyremontowana, jak i trójka jest wyremontowana. Wszystkie pozostałe szkoły są wyremontowane. I proszę, proszę, prosiłabym bardzo, zapraszam panią, możemy pojechać i zobaczyć rundkę po szkołach, jak te szkoły wyglądają. Więc proszę nie mówić, że któraś szkoła jest lepsza czy gorsza. O wszystkie szkoły dbamy w jednakowy sposób i dam sobie za to... Szanowni Państwo, ja proponuję, żebyśmy jednak popatrzyli na to, co się dzieje. Szanowni Państwo, ja naprawdę proponuję, żebyśmy się spotkali ze wszystkimi dyrektorami, jak mówicie, wszystkie przedstawiciele rodziców z pozostałych szkół, przedstawiciele rady pedagogicznej z pozostałych szkół i musimy się zająć tym, co się ma dziać w Cieszynie przez najbliższe lata. Jeśli chodzi o oświatę, mamy problem. I ja to sygnalizuję, żeby nie było takiej sytuacji, że pani burmistrz ukrywa coś przed nami, pani burmistrz nam czegoś nie mówi, a jesteśmy w takiej sytuacji, że po 2 latach okazuje się to, co się okazało. 2 lata temu uznaliśmy, że szkoły mogą być w takiej sieci. W tej chwili się okazuje, że mamy taką sytuację, jaką mamy. Pani tutaj mówi, że nie powinniśmy się opierać o demografię. My patrzymy na te dzieci, które się właśnie urodziły. Nie wiem, do jakich danych moglibyśmy jeszcze dotrzeć, no bo do tych dzieci, które się potencjalnie urodzą, chyba jednak nie jesteśmy w stanie wziąć pod uwagę tego, jak to będzie wyglądać. Natomiast zwróćmy uwagę na te informacje, które mamy i zdecydujmy, co chcemy. A ja się, drodzy Państwo, dostosuję i będę szukać rzeczy, oszczędności, optymalizacji w innym miejscu, tylko ja potrzebuję od Państwa informacji, bo to jest nasz wspólny problem. Ja mam jeszcze propozycję taką, żeby na chwileczkę tą dyskusję sprowadzić do warunków merytorycznych. A więc tak, czy Państwo na dzień dzisiejszy dysponujecie analizą ekonomiczną skutków finansowych likwidacji tej szkoły, włączając w to takie czynniki jak odprawy dla nauczycieli, zwolnienia i jakie skutki finansowe ta inicjatywa będzie jak gdyby
dla szkół pozostałych? Nie jesteśmy w tej chwili w trakcie analizy. Wszystkie opcje musimy wziąć pod uwagę. Jasne. Czy Państwo macie na dzień dzisiejszy sporządzoną analizę kadrową? Jak nauczyciele z tej szkoły zostaną rozdzieleni, a którzy zostaną zwolnieni? W przypadku, jeśli przejdą do pozostałych szkół, nie mamy zwolnień, a oczywiście chyba, że ktoś chce odejść z tej szkoły. Chciałbym zapytać, co w takim razie miasto planuje zrobić z budynkami, które pozostaną po zlikwidowanej szkole? Bo wyraziła Pani taką, przyniosła nam Pani taką informację, że starostwo jest zainteresowane. Czy starostwo jest zainteresowane oficjalnie tym? Czy tak, dostaliśmy takie pismo. A co Państwo zamierzacie zrobić, jeżeli starostwo wycofa się z tej decyzji i nie będzie chciało tego budynku przejąć po zlikwidowaniu tej szkoły? To znaczy? No to znaczy, że dojdzie do likwidacji tej szkoły, a starostwo rozmyśli się i powie, my jednak z jakichś tam względów ekonomicznych... Szanowni Państwo, no traktujmy się poważnie. Starostwo wystąpiło do nas z takim pismem i teraz, jeśli się wycofają, no to oczywiście nie mamy co zrobić z budynkiem. Jasne. Zostaje, nie wiem, no zostaje. Zostaje Wasza szkoła? Pani burmistrz, ja mam taką propozycję. Dajmy panu może głos na chwilkę, bo pan już widzę, że głosi się przez jakąś chwilę, ja później jeszcze jedno pytanie chciałbym zadać. Pani burmistrz, ja mam taką propozycję do państwa. Odwrócić rolę i zrobić tak, żeby skarbonka się zapełniła i żeby nie było mowy o żadnej likwidacji szkół w mieście Cieszynie. Na dodatek chcę pani podkreślić, że ta szkoła ma bardzo długie tradycje. To jest szkoła, która ma 80 lat. Tutaj może państwo nie wiecie, ale ona była kiedyś szkołą numer 6 i był swego czasu tutaj dyrektorem, reprezentant Polski, nazywał się Olearczyk. Tutaj jest zaplecze boiska. Tutaj tętniło życie od rana do wieczora. Dzisiaj tam jest gruz. Nikt nie dba o to i poszło to boisko w zapomnienie. I o czym my tutaj mówimy? To ma być rozwój przyszłości szkół i dzieci. Nie na tym to polega chyba. I tak samo te dzieci mają iść z jednego końca miasta na drugi do szkoły numer 5, żeby życie rozpoczynało im się na starcie zaraz pod górkę i nabrały przekonania do niechęci. To nie na tym polega chyba. Zróbcie państwo tak, żeby się to rozwijało. Będziemy robić, obiecuję wszystko. Natomiast bardzo jestem zainteresowana tym, jak odwrócić tą skarbonkę, żeby ją zapełnić. Jak pan ma jakieś propozycje, to ja chętnie. Bo ja bym bardzo chętnie zrobiła 5-osobowe klasy, niech każdy się uczy indywidualnie z nauczycielem i tak dalej. Tylko to jest trochę nierealne, a próbujemy znaleźć w tej chwili jak najlepsze rozwiązanie. Także jakiekolwiek uwagi państwo macie, jakiekolwiek pomysły macie, my jesteśmy otwarci. Jest tam dalej biała tablica, ale ja myślę, że tutaj panie zbierają te uwagi, które państwo dajecie i będziemy nad tym pracować. Ja chciałbym... Po wojnie ludzie byli lepiej zorganizowani. Ja chciałbym podziękować za chęć, gdyby... Ja chciałbym podziękować bardzo za chęć podjęcia decyzji w tej sprawie i uważam, że do tego czasu, kiedy w szerszym gronie, włączając w to rady pedagogiczne z innych szkół, będziemy mogli podyskutować i chciałbym prosić panią burmistrz o zaaranżowanie jakiegoś spotkania, które będzie dawało po prostu sposobność takiemu panelowi dyskusyjnemu procedowanie tej sprawy w sposób, który będzie dawał jak gdyby najlepszy rezultat dla wszystkich. Ja myślę, że taka sama analiza będzie przeprowadzona też dla przedszkoli, które mamy tutaj. Być może dojdziemy do wniosku, że mamy jeszcze inne rozwiązania, takie jak zachęcanie dzieci spoza Cieszyna do tego, żeby dojeżdżały do Cieszyna. Ale jak państwo sami wiecie, nawet ze szkołami średnimi mamy w tej chwili problem, bo komunikacja
nie działa. Albo działa na takim poziomie, na którym byśmy sobie wszyscy tego nie życzyli. Natomiast ja jestem naprawdę otwarta na wszelkiego rodzaju pomysły. Musimy razem się do tego zabrać. Bogdan Kosak, proszę mi wybaczyć za żart i można go potraktować jako pytanie retoryczne, ale kiedy zbieram fakty, które usłyszałem, moje pytanie, co by się stało, gdyby starostwo wystąpiło z pismem o budynek szkoły podstawowej numer 1 na przykład? Albo 5, albo każdej innej. Bo taka kolejność została tutaj przedstawiona, że najpierw ktoś pyta o budynek, nie, a następnie nie mówimy o tym, że akurat tutaj nie musimy... Szanowni Państwo, dyskusja na temat tego, jak ma wyglądać sieć tutaj szkół, tak jak Państwo wiecie, była przeprowadzona 3 lata temu, była przeprowadzona, dyskusja była cały czas. Tutaj Pani Dyrektor dzisiaj mówiła również, że słyszała pogłoski, że szkoła podstawowa numer 4, że bierzemy taką opcję pod uwagę. Ja, Szanowni Państwo, oczywiście propozycja pana starosty to jest jedno. Rozmawialiśmy o tym również 3 lata temu czy 2 lata temu i taka propozycja padła na komisji i od jednego z naszych radnych. Co by się stało, jakbyśmy właściwie tą szkołę przekazali Kopernikowi? Także temat nie jest od wczoraj. Natomiast, Szanowni Państwo, jak zaczynamy analizować 32 miliony w tym roku, 32 miliony to przy naszym budżecie jest 20% naszego budżetu. Dostajemy z tego 17 do 19 milionów subwencji. I resztę musimy sami znaleźć. Szanowni Państwo, to jest naprawdę duży kawałek tego, co mamy w mieście i co możemy przy... Sami Państwo wiecie, miasto, twierdzimy wszyscy, umiera. W mieście się nic nie dzieje. Miasto nie przyciąga ludzi. Ja wczoraj akurat śledziłam taką dyskusję. Ktoś chciał zapytać, czy chciałbym się przeprowadzić do Cieszyna, czy mi to polecacie? Mieszkańcy Cieszyna odpisywali, nie, nie przeprowadzaj się tutaj, tu nic nie działa, tu jest w ogóle beznadzieja i tak dalej. Szanowni Państwo, my jako mieszkańcy tak zachęcamy ludzi do tego, żeby się tutaj przeprowadzili. Dlatego ja cały czas mówię, zróbmy tak, że będziemy z tych szkół, pamiętajcie, że tak samo szkoły średnie, jak i przedszkola, jak i żłobki, to jest nasze wspólne dobro. Tu mieszkańcy nasi pracują w tych szkołach. Mieszkańcy nasi pracują w żłobkach, przedszkolach. Może to jest jakaś opcja, żebyśmy ludzi z zewnątrz, ludzi z Haszlacha, ludzi z Goleszowa zapraszali tutaj do nas, żeby z naszymi dziećmi te dzieci chodziły do szkoły. Albo idziemy w tym kierunku, albo idziemy w kierunku rzeczywiście optymalizacji zamknięcia co drugiej klasy. No bo nie stać nas na to, rozumiecie Państwo? Naprawdę, ja mimo wszystko twierdzę, że my powinniśmy na to patrzeć, bo albo te pieniądze wydamy na szkołę, albo wydamy te pieniądze na ulicę, albo wydamy na coś, co jest w naszym mieście niezrobione. Jeśli nie zaczniemy o tym mówić, to będziemy wydawać te pieniądze na prawo i lewo bez żadnego efektu. Panie burmistrz, ja bym chciała się odnieść, już oddam zaraz też mikrofon do tej dyskusji, która teraz miała miejsce i o rozwoju Cieszyna. Wydaje mi się, że też pani jest u startu swojej drogi i też pani obiecywała mieszkańcom, że ten Cieszyn wypięknieje, prawda? I że będzie się rozwijał, więc to jest też taka odpowiedzialność osoby, która jest rządząca, jest wybrana przez mieszkańców Cieszyna, żeby pociągnąć za sobą ludzi i żeby ten Cieszyn faktycznie się rozrastał i piękniał. I na pewno moim zdaniem nie można tego robić kosztem edukacji, bo edukacja to jest coś podstawowego. My kształcimy przyszłe społeczeństwo, zwłaszcza społeczeństwo Cieszyna. I proszę mi jeszcze dać dokończyć. Jeśli będziemy w ten sposób szukać oszczędności, to niestety Cieszyn nie wypięknieje. Szanowni Państwo, to nie chodzi o szukanie bezpośrednio pieniędzy z tego. Jeśli nie zoptymalizujemy to, co mamy, to mamy po prostu tego za dużo na tą ilość dzieci, którą mamy. No taka jest prawda. Więc jakby pozwolę sobie pokrótce podsumować, ale jeszcze Państwo oczywiście oddam głos.
że w związku z tym idziemy w tą stronę, że rozmawiamy wszyscy, ale ważne jest dla mnie to, że nie mówimy o likwidacji szkoły podstawowej numer 4. Bardzo bym chciała dzisiaj to usłyszeć wypowiedziane właśnie przez panią, żebyśmy mogli faktycznie rekrutować do klasy pierwszej na takich samych warunkach, tak jak mówiłam, i tak samo inne szkoły, żeby sobie rekrutowały na swoich warunkach, my na swoich, ale wszyscy jesteśmy traktowani równo. Czy mogę na to liczyć? Proszę państwa, jeśli chodzi o rekrutację, to jest zupełnie inna procedura. Tak czy siak, proszę państwa, rekrutacja jest zaplanowana do szkoły podstawowej numer 4, tak jak i do szkoły podstawowej numer 1, do szkoły podstawowej numer 7. Ta rekrutacja jest zaplanowana. Na tą rekrutację była robiona zmiana obwodów szkolnych, żebyśmy takie obwody mieli, ponieważ obwody, które były ustalone 2 lata temu, są ustalone do 31 sierpnia 2019 roku i w celu przeprowadzenia rekrutacji w tym roku musieliśmy podjąć uchwałę o obwodach. I szkoła podstawowa numer 4, każda jedna szkoła taki obwód ma i ta rekrutacja jest zaplanowana. Co innego jest rozpocząć proces likwidacji, a co innego faktycznie ten proces likwidacji doprowadzić do zakończenia. Można rozpocząć proces likwidacji, dyskusję i może się ona nie skończyć pozytywnie, czyli może się skończyć albo likwidacją, albo po prostu odstąpieniem od tej likwidacji. I takie przypadki w tym naszym mieście mieliśmy, jeśli chodzi o jednostki oświatowe, kiedy miasto przystępowało do procesu likwidacji, pomimo to, że doszło do podjęcia uchwał intencyjnych, do tej likwidacji nie doszło. Także proszę państwa, co innego jest procedura likwidacyjna szkoły, co innego jest procedura rekrutacyjna. Jesteśmy w rekrutacji, mamy przygotowany harmonogram, jutro będą ogłoszony będzie harmonogram rekrutacji do placówek oświatowych, w tym do szkoły podstawowej numer 4. Czyli jeżeli pan dyrektor miałby dziecko, które byłoby teraz w wieku, że odwrócił pan dyrektor, zapisywałby je do szkoły podstawowej, czy pan dyrektor zapisałby je do córki i przysłał do nas na dzień otwarty? Myślę, że pana dyrektora pyta. Proszę państwa, tak. Przepraszam, ja... Jeszcze raz przypominam, że cały proces jest dopiero na samym początku i to jest moja propozycja, nad którą musimy się pochylić. Ani radni się na to nie zgodzili, ani radni nie głosowali za intencją likwidacji szkoły, ani tym bardziej za likwidacją. Jest, tak jak zostało to powiedziane, jest kilka etapów, które w takim procesie należy przejść i my jesteśmy na samym początku. Pani burmistrz, ja mam jedną propozycję, jeśli można, przy okazji. Bo miasto się boryka z różnymi tutaj sytuacjami finansowymi. Przechodzi, jest jakby w dołku miasto. Więc gdyby państwo zaprosili na przykład ambasador USA, tą panią z pochodzenia Żydówkę, chyba nikogo nie obrażę, bo taka jest jej domena rodu. Więc i tutaj na tym tle spróbować rozwinąć przemysł, bo to daje życie, to daje energię. I w tym wypadku tonący się chyba brzydki. Więc tu by trzeba było jakieś inwencje z państwa strony, bo macie lepsze możliwości, żeby takim tropem przyciągnąć jakiś kapitał tutaj do Cieszyna. I to jest perspektywa rozwoju. To ja może troszeczkę w tym temacie. Ja od 40 lat mieszkam w Cieszynie, jestem zameldowana w Cieszynie, jednak wyprowadziłam się poza Cieszyn, mieszkam obecnie w Rodzicach. Mój syn od pierwszej klasy chodził do tej szkoły. Ja mam wybór, czy leciał do szkoły w Kruszycach i było przejście, że był z klasy 3 do 4. Z tego też to był problem.
Mogłam go dowozić, mogłam go zostawić. Szkołę mam w odległości swojego domu pół kilometra. Syn w tej chwili kończy ósmą klasę w tej szkole. Jest młodszy syn, który będzie przystępował do pierwszej klasy również w tej szkole. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. I cieszy mnie niestety, nie zostaje tylko w tym obrębie, tylko cieszy rozbudowuje się na obrzeżach, Karza, Kończyce i inne. I ten również wiem, że są ludzie, którzy stamtąd przywożą dzieci tu do Cieszyna, do przedszkoli, do szkół podstawowych, do szkół średnich. A jeżeli chodzi o szkoły średnie, to zawsze rano można zobaczyć, jak ta młodzież przyjeżdża do nas, bo nie ma innej perspektywy, żeby gdzieś dalej wyjeżdżali, tylko wszystko z obrębu Cieszyna przyjeżdża tutaj. Może tu byśmy się mogli pokłonić, żeby szkoły średnie bardziej włożyć jakiś nakład, a nie likwidować te mniejsze placówki. To jest tylko moje zdanie. To się człowiek może pogubić. I mam takie pytanie, bo teraz jest sprawa najbardziej prosta. Czwórkę chce przejąć Kopernik, tak? I dobrze jest, jakieś pieniądze na tym zarobimy. Przenosimy dzieci do SP5. Powiedzmy, idą wszystkie z paniami, są w SP5. Tak? Zapełniamy ten. Obok, to jest jakieś bodajże 15 metrów, mieści się zespół placówek szkolno-wychowawczych, który jest na dzień dzisiejszy przepełniony. Tam nie ma miejsca. A dzieci niepełnosprawne rosną nam jak grzyby po deszczu z uwagi na to, że jest wyższe, nie wiem, do 500+, większe do rodzinnego. Więc no, dzieci tam lądują. Za 2 lata starostwo powie, że przydałby się ten budynek, bo trzeba powiększyć ZPS, prawda? I znowu pani będzie likwidacją tej piątki? Bo jest niż demograficzny i te dzieci, które są teraz w pierwszej klasie, będą chodziły 4 lata tu, 2 lata tu, a rok jeszcze ostatni skończą w innej szkole? Czy ktoś wreszcie się zastanowi nad tymi dziećmi, żeby one zaczęły szkołę w jednym miejscu i tę samą skończyły? Bo to naprawdę nie są jakieś, nie wiem, to nie są złotówki, to nie są, nie wiem, jak to na pieniądze przeliczyć, tylko to naprawdę są dzieci z uczuciami i z jakimiś swoimi specjalizacjami. Może będą jacyś, nie wiem, co z nich wyrośnie. Ja nie wiem, co wyrośnie z moich dzieci i pani burmistrz też nie wie, co wyrośnie z mieszkańców Cieszyna. I tak, rzeczywiście jesteśmy mieszkańcami Cieszyna. I chcemy, żeby w Cieszynie było jak najlepiej. A nie, żeby tylko wszystko się niszczyło, niszczyło i niszczyło. Ja dzisiaj miałam okazję rozmawiać z panią dyrektor placówek, które mają siedzibę koło SP5. Powiedziała, że absolutnie nie są zainteresowani jakimkolwiek budynkiem albo miejscem. Rozbudowywują się w tej chwili, poddasze mają adaptować. I tutaj też uwaga była, że starostwo ma budynki na Wojska Polskiego. Szanowni Państwo, no to są budynki starostwa. Ja za budynki starostwa nie będę odpowiadać. Wiem, że są plany związane z tymi budynkami również. Ależ oczywiście, szanowna pani, tak jak mówię, od samego początku to jest decyzja, którą myśmy zaproponowali.
zwróciliśmy się do pani dyrektor, do Rady Pedagogicznej SP4, żeby zostali powiadomieni jako pierwsi, nawet nie informując naszych radnych. Natomiast informacja do radnych również została przekazana i to radni zajmowali się tym w zeszłym tygodniu, dyskutowali, w tym tygodniu dyskutowali, natomiast na pewno jest ustalone, że to, ten zespół, który zostanie powołany, złożony właśnie z dyrektorów szkół, z przedstawicieli tych szkół, z przedstawicieli również SP4, razem z radnymi i oczywiście ze służbami moimi będzie pracował nad rozwiązaniem. Państwo, myśmy się zastanawiali nad tym i ja podjęłam taką decyzję. To jest tak, jak przed chwileczką powiedziałam, to jest moja decyzja, którą ja proponuję zarówno Państwu, jak i radnym. Dobrze, proszę Państwa, chciałbym zacząć od słowa likwidacja. Proszę Państwa, nasze miasto ma jakąś chyba manię likwidacji i tworzenia czegoś, co nie ma tak naprawdę wizji. Ja może przypomnę, 3 lata temu likwidacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Proszę Państwa, ja rozmawiałem z Panią na ten temat przed wyborami. Proszę Państwa, żadnej wizji nie było, raczej wizja była oszczędności, te tabelki, które są dzisiaj pokazywane nam, mydlenie oczu, przepraszam, że to tak nazwę, ale skutkiem teraz tego, co się właśnie dzieje z naszym sportem w Cieszynie, są niestety na bardzo niskim poziomie, ponieważ praktycznie nie mamy seniorskich drużyn, co są właśnie wynikiem tych 3 poprzednich lat. Ale wracając jeszcze do słowa likwidacja. Proszę Państwa, MOSiR miał zostać zlikwidowany i miał generować 500 000 zł na rok, na sport. Proszę Państwa, ja się pytam, po pierwsze, gdzie są te pieniądze? Oczywiście troszeczkę odbiegam od tematu, ale chodzi mi o pojęcie słowa likwidacja przede wszystkim i żeby Państwo troszeczkę przejrzeli na oczy. Ja wiem, te cyferki są wspaniałe, to co Państwo tutaj zrobili, ale ja nie widzę wizji znowu. Ja słyszę tylko słowa rzucane w ten sposób, że no starostwo to weźmie, no jak nie weźmie starostwo, to weźmie podmiot prywatny. Troszeczkę chyba nasze miasto tutaj się gubi w tym, co robi. I tak jak mówię już wcześniej, wynikiem sportu właśnie w naszym mieście widać. Gratuluję Pani, że dostaliśmy w końcu 100 tysięcy więcej dotacji. Tutaj w tej kwestii oczywiście chcę też pochwalić Panią Burmistrz, ale miało być 500 000 co generowane dzięki temu, że zostanie coś zlikwidowane, a działa się w ogóle inaczej. I to jest właśnie słowo klucz. Dlaczego nie chcemy się rozwijać? Dlaczego miasto Cieszyn nie chce się rozwijać? Dlaczego powstaną klasy sportowe o profilu pływania tutaj? Klasy sportowe w dwójce o profilu kartkówki. Niech jest kontynuacja, niech jest piłka nożna, nie wiem, w SP1. Niech jest jakaś wizja tego, co chce robić, a nie znowu działania, które no nie mają żadnej wizji. Znowu, przepraszam, jeszcze nie chcę, ja wiem, że będzie argument, że 3 lata temu pani nie była burmistrz, wiem o tym, ale spójrzmy na to w inny sposób, jeżeli chodzi o wizję naszego miasta. Wizję, która będzie dawała nam właśnie rozwój, a nie w drugą stronę, że miasto znowu będzie pozbawione pewnych plusów,
które są tutaj w tej szkole i które mogą dawać naprawdę bardzo dużo. Ja mówię akurat o klasach sportowych, bo jestem związany ze sportem i mówię o sporcie. Troszeczkę odbiegam od tematu, ale chcę, żeby zrozumieć pewne kwestie, bo to jest dość właśnie istotne teraz o tej wizji, którą chcecie zrobić, ale której tak naprawdę ja przepraszam, może z wieku mojego nie zauważyłem. Dziękuję bardzo. Więc jeżeli uda się nam doprowadzić do optymalizacji sieci placówek, do zwiększenia ilości oddziałów w niektórych szkołach, bo to też nie możemy mówić o wszystkich, to wtedy jest szansa zapewnić regularnie 2 oddziały albo 3 w integracyjnym i regularnie tworzyć klasy sportowe. Ja się nie upieram, że to ma być szkoła z o profilu piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, no może być hokej, jazda figurowa, ale dzisiaj możliwość utworzenia takich klas jest praktycznie zerowa, a nie mamy pewności z ciągłości szkoleń. Przypomnę jedną rzecz. Dyscypliny priorytetowe w mieście Cieszyn to jest koszykówka, piłka, siatkówka, dziewcząt, to piłka nożna i pewnie. To jest miejskie. Mariusz, możesz tutaj pokazać. Dlatego, proszę pana, przepraszam, że teraz skomentuję to, co pan powiedział. Jaki hokej? O czym pan mówi do mnie teraz? Jaki sport? To nie jest priorytetowy sport w mieście Cieszyn. Czemu możemy znowu... Ma pan rację, ale nic nie stoi, żeby w klasie sportowej zajęcia były prowadzone ogólnorozwojowe, które przygotują na przykład część zawodników do tego, część do tego. Mamy, jak państwo śledzicie, ile stowarzyszeń jest w Cieszynie i jakimi dziedzinami sportu się zajmują, to różnorodność jest duża. Jest rzeczywiście 5 dyscyplin wiodących, na których się chcemy skupić, ale też nie możemy zapominać, że część dzieci chce trenować taką, a nie inną dyscyplinę sportową. Przepraszam bardzo, my nie robimy ogólno. Profil pływania, tutaj się zwrócę do moich kolegów, koleżanek, profil pływania jest u nas priorytetem, a ogólnorozwojowe szkoła jest na piedestale i robienie wszelkich sportów zespołowych na sali gimnastycznej, ale specyfikacja właśnie pływania jest priorytetem i mówienie do mnie o klasach sportowych, o profilu ogólnorozwojowym nie przychodzi do mnie w jakąś wizję, która naprawdę może kogoś zachęcić. To nie jest zachęcenie i to nie jest wizja miasta znowu, jeżeli chodzi o sport. Przepraszam, jestem z tym bardzo związany, ale poniekąd właśnie tutaj nawiązanie tego wszystkiego, co się dzieje tak naprawdę, nie ma żadnego znowu, nie ma żadnej wizji, która by prowadziła miasto wraz z placówkami do sukcesu, do tworzenia czegoś fajnego. A może pan nie do końca zrozumiał tą naszą wizję. Natomiast niech pan mi wierzy, środowiska sportowe w tym mieście są nam przez te 2 ostatnie miesiące najlepiej znanymi środowiskami, jakie mamy. Także wszystkie kluby sportowe już chyba były u nas. Natomiast dyskusja na temat tego, czy MOSiR został zlikwidowany, w jaki sposób i tak dalej, trudno mi powiedzieć. Pan burmistrz miał informację, jaka jest wizja sportu prowadzona przez, czy proponowana przez naszych radnych w ubiegłej kadencji. Zrobił zupełnie coś innego. Nie będę odpowiadać za te pytania. Na pewno sport w Cieszynie będzie wyglądał inaczej. Chciałabym tylko powiedzieć, że niemożliwa jest, zupełnie jest niemożliwa kontynuacja przez dzieciaki, które wyjdą z tej klasy sportowej i zostaną przeniesione gdziekolwiek indziej. Kontynuacja tego odpływania z prostej przyczyny. Podam przykład. Tu jest za ścianą do prywatnej szkoły, to jest moja córka. I do OSPD. Oni korzystają z pływalni w tej szkole. Z 2 godzin pływania przechodzą 15 minut, rozbierają się 15 minut, ubierają się 15 minut. 2 godziny pływania to jest pół godziny na basenie. Dajcie spokój. To są jedne wielkie pozory, nie jest to możliwe. Praca pływacka jest wyłącznie możliwa infrastruktura.
mogę, to chciałbym parę słów na temat tego basenu. Jestem WF-istką tutaj w szkole, Siemacz Elżbieta, moje nazwisko. Proszę Państwa, proszę mi powiedzieć, ile w powiecie jest szkół z basenem? Naprawdę niewiele, dwie lub trzy. My jesteśmy naprawdę w tym wyjątkowi, w Cieszynie, spośród wszystkich szkół podstawowych, że jako jedyna szkoła posiadamy basen, tak? Czyli uprawiamy sport, uznany za Państwa jako priorytetowy w programie. I proszę mi powiedzieć, jak inna szkoła, jeżeli naszą zlikwidujecie, będzie korzystała z tego basenu. Ja bym chciała, żeby pani burmistrz mi logistycznie, dokładnie właśnie opowiedziała, w jaki sposób inne szkoły z tego basenu będą korzystać. Bo ja państwu powiem, jak u nas to wygląda. My to mamy w systemie dwugodzinnym, tak? Czyli ja z klasą sportową spotykam się 3 razy w tygodniu po 2 godziny. Państwo płacicie mi za 2 razy 45 minut wtedy, za taką jednostkę lekcyjną, czyli za 90 minut w sumie. Dzieci również w czasie przerwy są w wodzie, to jest minimum 10 lub 15 minut, czyli 105 minut dzieci ze mną przebywają na basenie. Mają czas na rozgrzewkę na lądzie, bardzo potrzebną i ważną w czasie treningu, na rozgrzewkę w wodzie, na przeprowadzenie treningu i na rozpływanie na koniec. Spędzają w wodzie 100 minut. Szkoły inne, które przychodzą do nas popływać, również Państwo płacicie im za 2 godziny lekcyjne, czyli za 90 minut, ale już zupełnie inaczej wygląda to w wodzie, bo te dzieci muszą tutaj dojść z tym nauczycielem, rozebrać się, spędzić te parę minut, bo to dosłownie, widzę jak to wygląda, jak przychodzą nauczyciele z innych szkół, spędzić tych parę minut w wodzie, to jest 20-25 minut maksymalnie, po czym wychodzą, muszą się wysuszyć i jeszcze dotrzeć do szkoły przed dzwonkiem, bo zaczynają się im kolejne lekcje. Więc bardzo proszę panią burmistrz o wyjaśnienie mi, w jaki sposób logistycznie państwo sobie wyobrażacie, jeżeli nas zlikwidujecie, że nasze dzieci będą kontynuować pływanie. Dziękuję. Ja jeszcze jedno zdanie, tylko dodam do odpowiedzi. Pan burmistrz, jest taka sytuacja, że te dzieci na tym etapie, co tutaj koleżanka przed chwilą powiedziała, mają wyniki w miarę województwa. Natomiast wychodząc ze szkoły podstawowej, ta młodzież przepada. Nie istnieje. Więc coś tutaj z tymi szkołami średnimi też jest nie po drodze. Że się tych talentów nie wyławia i nie kontynuuje jakiejś specjalizacji, czy w ogóle rozwinięcia tej dyscypliny, której one zaczynają raczkować. Zgadzam się z Państwem jak najbardziej. Zarówno czy koszykówka, siatkówka, pływanie, cokolwiek nie jest kontynuowane na kolejnym stopniu edukacji. To jakby kolejny stopień edukacji jest absolutnie poza moim zasięgiem. Mogę zrobić tylko uwagi co do tego, co starostwo dało. Tutaj oczywiście możemy myśleć o stworzeniu szkół, klas sportowych. Tylko czemu do teraz nie zostały takie klasy sportowe, takie szkoły sport, taka szkoła sportowa, tak nazwana, z takimi propozycjami? Gdzie Państwo byli? Jak robiliście te... Czemu ta propozycja, którą Pani mówi od pierwszej klasy, żebyśmy i tak dalej... Przecież szkoła jest 63 lata tutaj w Cieszynie. Do teraz nie było takiej propozycji, czy to jest jakiś... I dokładnie byśmy chcieli o takich rozwiązaniach posłuchać. Przepraszam bardzo, może... Mówiąc o stowarzyszeniach, o klubach, zwracam uwagę, że jest bardzo duża różnorodność dyscyplin trenowanych w stowarzyszeniach czy w klubach. Jest też stowarzyszenie, które trenuje hokej, jest stowarzyszenie, które trenuje jazdę figurową. Nie odpowiem panu na dzisiaj, czy jesteśmy w stanie otworzyć, nie wiem, salę sportową, klasę sportową hokeja, bo być może nie ma tylu dzieci. Natomiast pozostałe dyscypliny, które są trenowane przez 3-4 stowarzyszenia, myślę, że w porozumieniu z nimi to bez większego problemu byliby zainteresowani. To, co pan wspominał, piłka
piłka nożna, siatkówka, pływanie, koszykówka. To są rzeczy, które możemy spokojnie zrobić. Zresztą mamy jakieś tam doświadczenia z lat poprzednich, że to potrafimy zrobić. Ale nie chcemy eliminować stowarzyszeń, które na przykład wymyśliły, że, czy mają chętnych do trenowania hokeja. Jest grupa chętnych, są ludzie, jest kreatywność tego stowarzyszenia, to niech to robią. Nie wiem, nie mam rozwiązania na dzisiaj. Przepraszam bardzo, może ja zupełnie z innej... Czy 6, jesteśmy w stanie utworzyć o 1 mniej. No ale... Nie jest proste. Czy mamy tworzyć oddziały 25-osobowe, czy mamy tworzyć oddziały 12-osobowe? Chodzi o koszty przeniesienia, tak? Jakie są następstwa finansowe przeniesienia tych uczniów do jednej czy do drugiej szkoły? Jeżeli przenosimy razem z nauczycielami, to bieżące koszty osobowe są te same, natomiast o wiele lepiej wykorzystujemy bazę, którą posiadamy. Mamy nadwyżkę w SP 5 i w SP 1. Stoją nam wolne pomieszczenia w szkołach i musimy je w jakiś sposób zagospodarować. Ale szkoła będzie w inny sposób wykorzystana. Nie będzie budynku tej szkoły w naszych zasobach. Ja mam takie... Szanowni Państwo, no tak to wygląda. No jesteśmy... A Państwo... Przecież my te koszty pokazaliśmy Państwu. Jak Państwo myślą, że te pieniądze nam spadają z nieba, to się Państwo mylicie. Przepraszam, proszę dać się wypowiedzieć Pani Dyrektor. Szanowni Państwo,
po raz kolejny powtarzam. Myśmy zrobili analizę. W zeszłym tygodniu obiecałam Państwu, że przedstawię te powody, dla których proponuję takie rozwiązanie. Natomiast już dwukrotnie proponowałam, żebyśmy pracowali w mniejszej grupie razem z radnymi i wyjaśnili wszystkie sytuacje, wszystkie wątpliwości, które mamy do tego. A radni podejmą decyzję wcześniej czy później, czy zgadzają się na takie rozwiązanie, czy nie. A ja je po prostu zaakceptuję. Ale tych szkół nikt nie chce. To znaczy, to samo, że tam jest więcej po prostu miejsca, niż jest możliwość, prawda? I można by te dzieci było rozwiązać w innym miejscu. Ale jak Państwo sobie wyobrażacie ludzi z Błokocic, którzy dojeżdżają do szkoły podstawowej numer 1? Ale, Szanowni Państwo, po co? Po co SP5 łączyć z SP1? Numer 4. Poprzednia nauka, ale poprzednia to znaczy która? Jak mieliśmy gimnazjum? Przepraszam bardzo, a etap, kiedy nie mieliśmy gimnazja, gdzie Błogocice chodziły do szkoły? Mówię, że wracamy do etapu, który był przed utworzeniem gimnazjów. Pani burmistrz, ja doskonale rozumiem. Jeśli ta szkoła zostanie zlikwidowana, to gdzie ją poszły dziecko? Albo do piątki, albo do jedynki. A pani się pyta, czy pani sobie, czy wyobrażamy sobie dojazd do jedynki? Nie mógł, tak? Panie Szanowni Państwo, taka była rejonizacja. Rejonizacja Błogocic jest do SP5. No tutaj nie ma jakiegoś, to są najkrótsze drogi, które nam prowadzą do konkretnej szkoły. Przepraszam, ale rejonizacja została zmieniona i pani burmistrz mówi, że z daleka z Błogocic nie będą dojeżdżać. Z ulicy Puńcowskiej, gdzie jest, nie wiem, 2 kilometry do piątki, dzieci dochodzą mijając szkołę numer 3. Bo taka jest rejonizacja, ale nie robiona przez szkołę. Szanowni Państwo, 2 lata temu była zaburzona rejonizacja. Proszę mnie poprawić, no panie dyrektorze. Z decyzją pana poprzedniego pana burmistrza. Wracamy do tego, co było 20 lat temu. Proszę pana, od zeszłego tygodnia mówię cały czas o tym. No przecież przed chwileczką to trzeci raz powtórzyłam. To nie jest gest dobrej woli. Ja państwa zapraszam do dyskusji. Zróbmy tą dyskusję i rozmawiajmy o tym, jakie mamy rozwiązania i nie wykluczajmy nikogo. Ja myślę, że tak bym podsumowała teraz tą dyskusję i chciałabym taki wniosek przedstawić, żebyśmy skończyli mówić o likwidacji, a zaczęli mówić o rozwoju Cieszyna i w tym kierunku idziemy. Spotykamy się, my ze swojej strony jak najbardziej jesteśmy otwarci na dyskusję, zbierzemy rodziców, nauczycieli, osoby, które chcą być zaangażowane w to, co się będzie działo właśnie z edukacją. Tak samo Państwo zorganizujecie z Waszej strony ten sztab ludzi z innych środowisk, z innych szkół i będziemy mówić, ale o rozwoju, natomiast nie o likwidacji. Czy tak? Może być rozwój. Dobrze. To jest... Czy ma sens w ogóle rozmawiać? Czy klata już zapadła? Ale szanowny panie, jeszcze raz panu powtarzam. Burmistrz w tym mieście może coś zaproponować. Rada miasta podejmuje decyzję w sprawie sieci szkół. Bo ja odnoszę wrażenie, że wszelka dyskusja nie ma sensu. Szanowny panie, to pan po raz kolejny powtarzam.
to jest moja decyzja. I tą decyzję chciałam Państwu dzisiaj przedstawić. Natomiast burmistrz w tym momencie nie decyduje. Dobrze, to niech Pani powie, że to była decyzja. Nie, ja jestem przekonana do tej decyzji. Pani tyle mówi o burmistrzu. I zapytaj Pani Pani, dlaczego Pani nie miała odwagi umieścić tego punktu o likwidacji SP4 w swojej kampanii? Szanowna Pani, umieściłam tam dość dużo punktów. To jest mój pomysł na to, żeby zdobyć pieniądze na inne rzeczy, które w tym mieście zostaną zrobione. Zarzuca Pani poprzednikom ciągle brak odwagi. Trzeba było mieć odwagę. Szanowna Pani, dyskusja o likwidacji jest co najmniej toczona od 3 lat. Czyli wiedziała. Ale Pani też wiedziała. To była oficjalna dyskusja na Radzie Miasta. Prawda? Mieliśmy taką dyskusję. Był taki pomysł. Zlikwidujmy. To był Pani jeden mówi z pomysłów 3 lata temu. Sprzed 2 lat, tak? 2 lata temu były różne warianty rozważane, natomiast te, które były brane pod uwagę, nie było tam mowy o likwidacji. Zakładały połączenie szkoły podstawowej numer 4 i szkoły podstawowej numer 5. To była jedna z wersji. Szanowna Pani Burmistrz, ja pozwoliłem sobie wydrukować sprawozdanie z 23 lutego 2017 roku, gdzie Państwo głosowaliście nad różnymi wariantami poukładania tutaj sieci szkół w Cieszynie. I mogę zacytować nawet tutaj kilku przedstawicieli pana Jankowskiego, który stwierdził, że głosowanie nad wariantem pierwszym, gdzie zachowają Państwo wszystkie szkoły w kształcie przedreformy, to jest wariant, który niesie za sobą najmniej negatywnych skutków, przede wszystkim dla dzieci, ale również dla nauczycieli, pracowników obsługi, a także dla miasta. Radny Krzysztof Herok w imieniu Porozumienia Radnych Klubu Radnych Porozumienie, przepraszam. Z niepokojem klub obserwuje cyniczne podejście nie tylko władz samorządowych mających realizować tą reformę, ale przede wszystkim brak podstawowego szacunku i troski wobec dzieci, które mają je doświadczyć, oraz rodziców i środowiska nauczycielskiego. Pan przewodniczący Rady Krzysztof Kasztura z pełną świadomością stwierdził, że jest to jedna z najważniejszych uchwał, jaką przychodzi Radzie podejmować. Tutaj obrócę się do pani Joanny Wowrzeczki, bo nie pamiętała tutaj dokładnie tego, co było. Ja sobie pozwoliłem z protokołu zaznaczyć. Pani Joanna Wowrzeczka przypomniała, że nie ma pracy nad wspólnym stanowiskiem, pracy nad edukacją jako dobrem wspólnym, tylko jest rozdzieranie sobie tego podwórka, póki jeszcze można. Chciałaby usłyszeć... Chciałabym usłyszeć, co miasto zrobiło na rzecz poinformowania rodziców, wyciągnięcia wniosków z głosów rodziców w tej sprawie. I podsumowanie pana byłego burmistrza miasta Ryszarda Macury, który powiedział, że miał okazję spotkać się ze wszystkimi radami pedagogicznymi. Potem wszyscy nauczyciele zostali zaproszeni do udziału w takich spotkaniach, gdzie mówić będziemy o tym, jak chcielibyśmy kształtować system funkcjonowania naszych szkół. Więc cieszę się, że pani burmistrz zaproponowała taką możliwość. Ja myślę, że to jest być może podsumowanie dzisiejszego spotkania i kierunek, w którym byśmy mogli iść, tak? Jeżeli mamy szansę rozmawiać, mamy szansę się spotkać i dyskutować nad dalszym kształtem, to szkoda tutaj naszych emocji, jakiegoś może obrażania się. Idźmy w tym kierunku, żeby stworzyć grupy osób, które będą reprezentować szkołę i będą rozmawiać z innymi na temat kształtu sieci szkół w Cieszynie, tak? Nie na temat likwidacji szkoły, ale na ten temat, co możemy zrobić, aby po prostu zachować status quo, czyli wszystkie szkoły, być może jesteśmy w stanie w jakiś sposób te wszystkie sprawy poukładać. Nie wiem, to jest temat być może następnej dyskusji, ale ja bym najchętniej przerwał tę dyskusję dzisiaj i no naprawdę się cieszę z tego, że jest ta propozycja ze strony pani burmistrz. Nie wiem, jak Państwo sądzicie, ale to jest dobry krok w kierunku tego, żeby po prostu dalej rozmawiać, tak? Ja,
rozumiem, że nie likwidujemy, tylko rozmawiamy dalej na temat tego, co miasto może zrobić i jak wszyscy wspólnie możemy dojść do właściwego rozwiązania. Nadal ostateczna decyzja nie jest podjęta i myślę, że ją wypracujemy w ciągu tych najbliższych tygodni. Na podsumowanie tylko chciałem jeszcze przypomnieć, że te dwa lata temu jednogłośnie Rada Miasta zagłosowała 27 głosów za przyjęcia uchwały w sprawie dostosowania tej sieci szkół podstawowych gimnazjum, czyli zostają tak jak przed reformą i państwo, żeście jako radni wybrali takie rozwiązanie i wydawało mi się, że to jest rozwiązanie na długi okres, jeżeli chodzi o funkcjonowanie miasta. Przepraszam, ja jeszcze tylko chciałam dodać, że dwa lata temu widzieliście państwo możliwość rozwoju takiej sieci szkół, a nie innej. I co się zmieniło w ciągu tych dwóch lat, że już tej możliwości nie ma? Myślę, że można znaleźć jeszcze takie dziedziny, takie miejsca, właśnie do dyskusji na temat rozwoju naszego miasta, naszych dzieci, naszej młodzieży. Tutaj ja bym jeszcze tylko chciała się odnieść do sytuacji związanej z Liceum Kopernika, bo uważam, że to jest właśnie niesamowita szansa dla stworzenia jakiegoś nieformalnego zespołu szkół i tak to funkcjonowało przed laty. Ja też jestem absolwentką Kopernika i pamiętam z tamtych czasów tablice z rekordami w pływaniu. To było coś, czym szkoła się szczyciła, ponieważ absolwenci szkoły podstawowej numer 4, niejako automatycznie przechodzili do drugiego skrzydła, bo było to ich skrzydło, tak samo byli z tym związani i zżyci. Taka forma współpracy mogłaby znowu zaistnieć i to byłoby coś fantastycznego dla miasta. Kopernik też by z tego skorzystał, tak jak korzystał z tego kiedyś. Nie ma już między nami gimnazjum, które nas dzieliło, gdzie dzieci opuszczały mury naszej szkoły i niekoniecznie do tego liceum wracały, bo bywało, że wybierały też licea prywatne. Też jest oferta duża w naszym mieście szkół średnich, więc czy iść w kierunku takiego rozrastania się liceum, czy może jednak właśnie takiej współpracy. To też jest jakiś kierunek. Tych kierunków może być dużo i tych pomysłów może być dużo i myślę, że to jest najlepszym wnioskiem z tego spotkania, że chcemy, żeby takie pomysły też zaistniały i zostały wzięte pod uwagę. Dziękuję bardzo. Ja się bardzo cieszę, bo to się naprawdę po raz, jeśli się rzeczywiście spotkamy ze wszystkimi dyrektorami szkół i wszystkimi radami pedagogicznymi i z rodzicami z pozostałych szkół, to będzie pierwszy raz, kiedy będziemy prowadzić poważną dyskusję na temat tego, co się ma w Cieszynie dziać. Ja mam nadzieję, że to nie będzie jeśli, tylko my się teraz, spotkamy. Teraz, szanowni tak państwo, będzie. Myśmy parokrotnie usłyszeli, nas to nie dotyczy. Przepraszam, bo pani zadała pytanie, co się w ciągu tych dwóch lat stało. To ja pani odpowiem. Zmienił się starosta. I byłoby bardzo dobrze, żeby też uczestniczył w tym spotkaniu. Tak, żeby starosta, a pani wicestarosta odpowiedzialna za oświatę jest jak najbardziej otwarta na to, żeby się spotkać i podyskutować na ten temat. Także oczywiście dostanie również zaproszenie na to spotkanie. Ja myślę, żeśmy to podsumowali na dzisiaj. Dziękuję państwu za to, żeście przyszli, że braliście udział w dyskusji. Jeżeli ktoś chciałby, przypominam, zadać jeszcze jakieś pytanie, to bardzo prosimy skorzystać z szansy i je zapisać. My też, tak jak wiecie, jesteśmy otwarci dla was. Jeżeli rodzice mają jakieś pomysły, to do nas przychodzą, dzwonią, rozmawiamy. Będziemy informować na bieżąco rodziców przede wszystkim, no i ja, nauczycieli, jak sprawy dalej wyglądają. I liczymy, że nasza współpraca będzie taka dobra, że spotkamy się za parę lat, może świętując tu na przykład 65-lecie szkoły, potem 70, a na setce to chyba mnie już nie będzie. Dziękuję bardzo. Ja pozwolę sobie też państwu życzyć przyjemnego wieczoru i dziękuję bardzo za spotkanie.